kiedy zaszłam w ciążę, akurat dostałam powołanie na Mistrzostwa Świata w grapplingu i miałam takie poczucie, że tracę, że tracę ten sport. W tym czasie zrobiłam psychologię sportu, bo miałam czas i właśnie chciałam nad sobą popracować, więc wykorzystałam, super wykorzystałam ten czas tak naprawdę. Oczywiście kiedy moja córka się urodziła, no to jakby wszystko się zmieniło w moim życiu, prawda? Ale nie wiem, nie przez pana noc, wstawałam o 6 rano, szłam na matę, wracałam, przez całą ciążę też trenowałam to, co się dało i jogę, i siłownię, oglądałam różne szkoleniówki. No i tam, nie wiem, czy 11 dni po, też wiedziałam, że muszę urodzić naturalnie. Mhm. To był, wiesz, mój cel i moim celem było urodzenie w najszybszym możliwym terminie. I tak było. Deadline sobie dajesz. Tak, to, wiesz, z tego się można śmiać, można uważać, że to jest przypadek, ale ja uważam, że umysł jest bardzo sterowny i tak naprawdę umysł steruje naszym ciałem. No ja sobie, tak jak sobie powiedziałam, że żeby wystartować na Mistrzostwach Świata, muszę wystartować na Mistrzostwach Polski, więc muszę urodzić tego dnia i wtedy urodziłam. Teraz jest zupełnie inne podejście do kobiet w sporcie. Jest dużo wyjątkowych kobiet w sporcie. Nie wiem, Joanna Jędrzejczyk po prostu moim zdaniem zrobiła taki wstrząs, nie? Jeżeli chodzi o kobiety w sportach walki. Bardzo jej za to dziękuję. No, jestem mega dumna, że mamy taką polską mistrzynię. Zofia Szawernowska, cześć. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło. Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem, no właśnie, nie wiem, czy najpierw powiedzieć, że zawodniczką, czy psychologiem sportu. W tym momencie więcej zajmuję się swoją pracą, ponieważ właśnie wychodzę z kontuzji. No ale w sumie przede wszystkim jestem zawodniczką brazylijskiego jiu-jitsu, czarnym pasem. Mówić swoje tytuły. Nie, jak chcesz. Poprosiłem cię poprawić tylko mikrofon, sorry. Mistrzynią świata w grapplingu, mistrzynią Europy w jiu-jitsu. No i tak naprawdę psychologia sportu wzięła się z tego, że właśnie sama sobie chciałam w tej głowie poukładać. Także. Przed nagraniem mówiłaś, że bardziej jesteś dumna z tej mistrzyni Europy w jiu-jitsu niż świata w grapplingu, co jest, nie pomyślałbym. Więc jakbyś jeszcze powiedziała, na czym to dokładnie polega? Wiesz, jeżeli sport nie jest olimpijski, to jest pewnego rodzaju problem tak naprawdę z charakterystyką mistrzów, tak? Bo mamy różne federacje, różny poziom, gdzieś, nie wiem, no gdzieś na przykład na Mistrzostwach Europy potrafią wystartować dwie osoby, no i ktoś dostaje już tytuł Mistrza Europy. I tu nie mówię o jiu-jitsu, tylko o wielu dyscyplinach, o których słyszałam, że tak jest. No więc w momencie, w którym nie mamy systemu i jednego mistrza świata, bo nie wiem, w zapasach klasycznych mamy jedne mistrzostwa świata, prawda? I wiemy, kto tym mistrzem w danej wadze jest. Natomiast jeżeli chodzi o jiu-jitsu, można startować w różnych federacjach i są takie federacje, które po prostu mają najwyższy poziom i są takim naszym topem marzeń. Jeżeli jest się zawodnikiem, to właśnie tamte zawody chce się wygrać. Okej, okay, to ciekawe. Czyli to też wynika trochę z tego, że jest po prostu mniej zawodników czasami na niektórych zawodach. Tak, no jakby tutaj przede wszystkim chodzi o to, że masz mało tego, że może być mniej zawodników, no to też może być niski poziom, bo po prostu wszyscy dobrzy zawodnicy wiedzą, że to nie jest organizacja na wysokim poziomie. Nie wiem, w jiu-jitsu jest na przykład też tak, że mamy Mistrzostwa Świata AJP, gdzie przez eliminację muszą przejść zawodnicy z tego samego kraju i jeden wychodzi do walki. No jeżeli mamy brazylijskie jiu-jitsu, to najlepsi na świecie zazwyczaj są, my mówimy o nich brazole, Brazylijczycy. No więc kiedy mamy tak naprawdę osoby, które tam, gdzie są otwarte Mistrzostwa Świata, stoją, no nie wiem, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, a tutaj jest tylko jeden na całą kategorię, no to jest też na przykład inny poziom. Dlatego tak naprawdę najwyższy poziom, no to jest IBJJF, no i oczywiście ADCC. To są takie. I właśnie w IBJJF jestem mistrzynią Europy i z tego jestem najbardziej dumna. Gratulacje. Dziękuję. Szacuneczek. Masz na Instagramie, i to jest zdjęcie, które sobie zapisałem z twojego Instagrama właśnie jako osobę do podcastu, masz narysowane podium i ty jesteś na szczycie tego podium. Tak, to jest ADCC właśnie. Mhm. Opowiedz o tym, co za tym stoi, bo wiem, że też nie pojechałaś na te zawody przed kontuzją, nie? Tak, no to są takie zawody,
dzięki którym jedna kobieta raz na dwa lata kwalifikuje się na Mistrzostwa Świata. No więc jest bardzo ciężko się dostać. Wagi też, no zazwyczaj w sportach walki jest tak, że mamy wagi co, nie wiem, co 5 kilo, co 6 kilo. Tutaj są tylko dwie wagi. Jest minus 60 i plus 60. O kurde. Więc tak naprawdę dziewczyny, które ważą około 70 kilo, no mają bardzo trudno, nie? No bo zazwyczaj te kategorie wygrywają dziewczyny około stówki czy około 90 kilo. Więc no, jest naprawdę prestiżowa organizacja i no nie wiem, na przykład Gamrot bił się na IDCC i mało tego, że no, był mistrzem, miał pas w KSW, no to jego widać było, że taką ambicją jest to, żeby na tym IDCC walczyć. No i to jest najwyższy sportowy poziom w moim klubie. Mam kilku mistrzów Europy, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata. Ja kilka razy byłam bardzo blisko. Raz przegrałam decyzją z dziewczyną, która pojechała, no jakby miałyśmy taki wcześniejszy finał. Ta decyzja też zawodnicy, którzy oglądali, mówili, że była kontrowersyjna. No więc ja już to IDCC... Znaczy ja się zgadzam z tym. Jakby nie uważam, że zostałam oszukana. Uważam, że po prostu trzeba zrobić tyle, żeby walkę wygrać. I nie można mieć pretensji do sędziego, tylko po prostu trzeba robić więcej niż oddawać ją do decyzji Weźmy sędziów. Sobie mikrofon troszeczkę. Pewnie. O. Mówisz, że chyba jeszcze nie rozmawiałem z osobą, która wydaje mi się, że mówi troszeczkę ciszej ode mnie. Tak, to na pewno. Na pewno ja, ale i tak po operacji przegrody to się trochę zmieniło. Wiem, że będziemy o tym rozmawiać. No później. Właśnie, teraz od razu mi się przypomniało, bo ja też planuję. Miałem złamany nos, oczywiście głupie nastoletnie decyzje, których nie powinienem był podejmować, ale podjąłem. Co się stało? Że chrapałam i mój chłopak powiedział, że ma tego dosyć. Zrobiłam przegrodę i dalej chrapię, więc jeżeli... więc śmieję się z niego, bo faktycznie no, jest to dosyć nieprzyjemny zabieg. W sensie jakby ten tydzień, w którym ma się jakąś masę w nosie, nie można oddychać, jest dosyć trudny i nieprzyjemny. Ale myślę, że jeżeli chodzi o wydolność, to widzę efekty. To jest tak, że wcześniej nie oddychałam zupełnie jedną dziurką, no i teraz no, oczywiście też trening zaczęłam robić bardziej wydolnościowy, gdzieś mocniej nad tym pracować, ale myślę, że wszystko to się złożyło na to, że ta wydolność faktycznie jest lepsza, już mnie tak nie przytyka. Miałam takie też łapanie powietrza, gdzieś w jiu-jitsu jest tak, że no jest bardzo ciepło na macie, bardzo często te ciepłe ciała są obok siebie i czasami po prostu taki wdech życia gdzieś próbowałam łapać, bo nos nie funkcjonował tak jak należało i teraz jest tego dużo mniej. A miałaś też jakieś problemy z katarem, czy tylko przegroda? Często chorowałam na zatoki i właśnie też wczoraj mnie pytał kolega o ten zabieg. I faktycznie te problemy ustąpiły, więc ja już teraz nie choruję w ogóle na zatoki. Czyli katar też znikł, bo ja mam, oprócz tego, że mam krzywą przegrodę, to mam też problem z katarem. Praktycznie codziennie mam katar. Tłumaczył mi to lekarz, że w momencie, w którym nie dochodzi powietrze, to tam w zatokach robią się stany zapalne i mi też chcieli te zatoki operować, ale stwierdził, że może to się samo wyleczy, jeżeli będzie dostęp powietrza. No i faktycznie tak jest. Także... I co, rzeczywiście polecam. Teraz możesz sobie normalnie oddychać przez nos, tak? Tak, ale i tak chrapię, także. Chyba, że zakleję usta, bo to jest też taka, są takie metody oddechowe. No właśnie też przydałoby się zrobić trening oddechowy do tego, bo jeżeli przez ileś lat nauczyłeś się oddychać w jakiś sposób, no to tak naprawdę te nowe schematy oddechowe też trzeba wyćwiczyć. Na przykład Szyszka jest taki trener znany w sportach walki i on uczy tego oddychania. Jednym z takich ciekawych ćwiczeń jest na przykład zaklejanie ust taśmą na trening. Ciekawe ćwiczenie. Ciekawe, naprawdę. I powiem ci, że jest taki jeden zawodnik w środowisku sportów walki, który jakby głęboko wszedł w te ćwiczenia i no ja widziałam po prostu no tak kozacki przyrost formy. Coś niesamowitego, nie? Ten jeden Gracie chyba też jest bardzo wkręcony w oddychanie. Tak. Jest książka wyszła, także też można... No ogólnie tego oddychania jest bardzo dużo tak naprawdę. Są różne metody i no uważam, że to działa. Bardzo często widzę, że szczególnie na swoich zajęciach psychologicznych, że zawodnicy nie potrafią oddychać przeponowo. No to jest bardzo ważne we wszystkich ćwiczeniach rozluźniających, relaksacyjnych. Przeponowo to znaczy stąd? Powietrze do brzucha. Czyli tak, że jak oddychasz, to że właśnie nie unoszą się same płuca, tylko że to powietrze idzie do brzucha. I to jest lepsze?
chodzi o to, że to bardziej cię rozluźni i to też pokazuje, w jaki sposób twój mięsień oddechowy pracuje. Jeżeli ktoś nie potrafi wziąć powietrza tak, no oczywiście teraz siedzisz, nie masz spodnie z paskiem, może być niewygodnie. Natomiast jeżeli nie potrafimy, to nie wiem, na przykład ćwiczenia na siłowni, w momencie, w którym musisz wziąć duży ciężar, tam jest potrzebne to powietrze w ciele, żeby zrobić taki zablokowany kork, który po prostu no, gdzieś tam nie rozleci się, nie stracimy równowagi i tam też to powietrze do przepony jest potrzebne. Także, przy przysiadach na przykład? Na przykład. No w każdym tak naprawdę, w każdym ćwiczeniu, w którym masz większy ciężar, oddychanie jest bardzo ważne właśnie po to, żeby się tak nie rozbujać, nie stracić balansu. Przez oddychanie? To nie, nawet nie wiedziałem. Może robię to jakoś nieświadomie po prostu. Mhm. Ale jakoś... No a nawet takie coś jak słyszysz, nie wiem... To słyszę, ale to ja nie jestem na tym levelu. Warto, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka podstawa ćwiczeń siłowych, żeby właśnie tym oddechem sobie pomóc. No tutaj głównie chodzi o to, żeby też nie tracić siły, prawda? Bo jeżeli ten brzuch jest luźny, no to po prostu tracisz siłę w momencie, w którym się ruszasz. To tak naprawdę we wszystkich dyscyplinach sportu walki jest bardzo potrzebne, żeby ten kor był stabilny, żeby wiedzieć, jak oddychać, prawda? Bo jakby w sportach walki nie mamy jednostajnego oddechu, tylko raz jest więcej pracy, raz jest mniej, więc warto też nie utrudniać sobie po prostu życia złym oddychaniem. I to, co pamiętam z siłowni, to jak robiłem ciężkie siady, to że często brzuch mi od tego wysiadał. Mm-hmm. I to był właśnie brzuch, nie nogi, tylko brzuch. Więc to było ciekawe. Prawdopodobnie właśnie przez to, że jakoś źle oddychałem. Ja, jakby jeżeli ktoś uprawia sport, to naprawdę polecam specjalistów od każdej dyscypliny. Trening motoryczny mega ważny. W każdej dyscyplinie, no, nie wiem, no nawet łucznik czy tego rodzaju dyscypliny, które może nie są w oczywisty sposób dla nas związane z motoryką, natomiast tam to wszystko też jest potrzebne. Więc jeżeli się czymś zajmujemy tak, że poświęcamy temu, nie wiem, no cztery jednostki treningowe w tygodniu, warto mieć też to przygotowanie motoryczne, którym się zajmują osoby, które się na tym znają, bo ja o tym mówię na podstawie tego, co mi mówią moi trenerzy. Ja nie jestem specjalistką od motoryki, ale też jako psycholog muszę posiadać wiedzę na temat motoryki, na temat dietetyki, no bo możemy sobie pracować mentalnie, ale jeżeli, nie wiem, źle zrobisz wagę na zawody, to jakby ja ci nie pomogę, nie? Więc bardzo często taka praca psychologiczna wiąże się z tym, że no ja się tak naprawdę już myślę, że zajmuję takim doradztwem sportowym, prawda? Bardzo często regulujemy sen, regulujemy to odżywianie. No i trening motoryczny, jeżeli ktoś nie trenuje motorycznie, a chce mieć, nie wiem, zająć pierwsze miejsce na zawodach, no to tutaj to też trzeba zrobić, prawda? No, ja też wyznaję zasadę, że trzeba robić rzeczy z trenerem, bo po prostu nie mam czasu się tego wszystkiego nauczyć. A ci ludzie zajmują się tym od 10 lat, to czemu im po prostu nie zapłacić, że niech oni mi wszystko mówią? No przede wszystkim też ktoś z zewnątrz dużo tak naprawdę więcej widzi, szczególnie jeżeli chodzi o ruch. No to jest okej, no mamy te lustra na siłowniach, ale tak naprawdę no, ja po wielu latach ćwiczeń wiem, że nieraz wykonuję ćwiczenia z błędem i tak naprawdę dużo bezpieczniej czuję się wtedy, kiedy mam trenera, który po zrobieniu ćwiczenia mówi mi, że coś tam mi ucieka. Szczególnie, że jeżeli trenujemy sporty, w których występują kontuzje, no to gdzieś, nie wiem, latająca kostka może się potem przyczynić do tego, że coś się dzieje z kolanem, więc warto, jeżeli mamy taką możliwość, ja uważam, że warto inwestować, jeżeli już trenujemy i traktujemy to poważnie, no to warto inwestować w takie rzeczy jak właśnie trener motoryczny. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Powiedz mi, jak słuchałem jednego z twoich podcastów, to powiedziałaś, że miałaś sceptyczne podejście do afirmacji i użyłaś słowa, bo myślałem, że to takie kobiece. To było zaskakujące z ust kobiety, ale okej. Więc jestem ciekawy, jak u ciebie wyglądała ta droga właśnie, nazwałbym to takim przełamaniem. Mm-hmm. Bo domyślam się, że do psychologii na początku też podobnie podchodziłaś, plus że psychologia 10 lat temu była postrzegana inaczej niż dzisiaj. Mm-hmm. Wiesz co, ja miałam na początku taki spory kompleks kobiety w sportach walki. Chciałabym być bardzo twarda, męska, nie wiem, nie złościć się, kiedy coś mi się stanie. Chciałam, żeby faceci mnie traktowali poważnie. I myślę, że stąd takie określenie. Jakby w tym momencie jestem w zupełnie innym miejscu, też jestem mamą, jakby zrozumiałam swoją rolę
w świecie sportu walki. Ja jestem kobietą w sportach walki, jestem sportsmenką, jestem psycholożką i mam teraz do tego zupełnie inne podejście. Tutaj bardziej myślę, że chodziło mi o to, że to są takie bardzo miękkie rzeczy, że mi się to kojarzyło z takimi, u mojej przyjaciółki w domu stały takie karteczki z afirmacjami i tam były jakieś różne takie bardzo... Naprawdę czasami, no nie wiem, no, dwuznaczne rzeczy, nie wiem, pobłogosław to, co wsadzasz do buzi, czy jakieś. I to mi się z tym kojarzyło, więc może po prostu kwestia skojarzeń i tego, że miałam jakieś doświadczenie. Natomiast no, dla mnie afirmacje równie dobrze można, to, ja to nazywam hasła mocy, czy jakieś takie zdania, które po prostu ciągną nasz mental w takich momentach, które są trudne. Nie? Nieraz jedno zdanie jest w stanie przepracować zawodnikowi całe zawody. Oparte, po prostu wsiadam umysłem na jedno zdanie, nic innego nie przejmuję, tylko tym jednym zdaniem jadę do samego końca i to faktycznie potrafi działać. Chyba tego nie rozumiem. Jedną rzecz ostatnio słuchałem książki o afirmacjach. Część z niej jest o afirmacjach, jest o psychologii pozytywnej i gościu właśnie odnosił się do tego i pisze, że ludzie często podchodzą do psychologii pozytywnej, do tych afirmacji, jako że nie mogę sobie mówić, że jestem najlepszy, skoro nie jestem najlepszy, bo to jest ściema. Tak. I albo że czuję się świetnie, chociaż czuję się strasznie. I gościu pisał, że jeśli jest jakiś gość, który jeździ na rowerze, oni robią ogromne dystanse i to jest bardzo nieprzyjemne dla nich. Mhm. I on mówił, że jego zawodnicy podczas tych mega nieprzyjemnych tras na rowerze cały czas myślą, że czuję się świetnie, czuję się zajebiście, idzie mi dobrze, chociaż czuję się jak gówno. Mhm. Mówił, że czy naprawdę myślisz, że oni się czują świetnie? Nie, chodzi o to, żeby zająć sobie głowę tym sposobem myślenia. Wiesz co, to tutaj wrócę do tego, co zapytałeś o ten rysunek. Mhm. No i właśnie nie byłam mistrzynią Europy, kiedy rysowałam ten rysunek, a tam stoję na pierwszym miejscu. I tak naprawdę to jest takie narzędzie, które programowało mnie na to, że ja te zawody wygram. I to nie znaczy, że ja jestem na 100% pewna, że te zawody wygram, a jeżeli je przegram, to znaczy, że nie wiem, że się chwaliłam, czy że miałam jakieś rozbujane ego, tylko to znaczy, że budowałam swoją świadomość tak, że wychodząc do walki nikogo się nie bałam, że wiedziałam, że to one się mnie muszą bać, że zmuszałam się do bardzo ciężkich treningów, do odkładania pracy, zarabiania mniej, dlatego że jestem mistrzynią i wiem, co mistrzyni musi zrobić, żeby tą mistrzynią zostać. Więc jakby psychologia pozytywna to jest tak, że nie na każdego działają takie rzeczy, nie każdy jest gotowy, ale tak naprawdę taki cały proces budowania mentalu skupia się na tym, żeby tą gotowość wzbudzić w pewnym momencie. I nie są takie osoby, które mówią, mam myśleć, że jestem mistrzem? Kozak, super, już wiesz, już widzę swoją rękę w górze i wygrywam. Są takie osoby, które muszą się do tego przygotować. Czyli że oni na początku nie są gotowe, jakby, żeby powiedzieć sobie, że są mistrzem mentalnie? Nie, totalnie. No, ja też słuchałam Darii, która tutaj była i ona powiedziała, że właśnie to jest taka troszeczkę może polska mentalność, można powiedzieć, że ciężej nam jest mówić, że będę mistrzem. Oczywiście znam zawodników, którzy tak mówią i którzy są bardzo pewni siebie, ale oni są oceniani przez, nie wiem, przez kolegów na przykład jako właśnie bardzo aroganccy. Oczywiście taka arogancja też zdarzyło mi się dostać plaskacza właśnie za taką arogancję. Plaskacza chyba mentalnego. No, bardziej duszenie gilotyna. Także, także jeszcze to też tak, no ja sobie eksperymentuję, prawda, z różnymi rzeczami i byłam na świeżo po przeczytaniu Tysona biografii. No i on właśnie miał taki styl mówienia do siebie, że tam jestem kozakiem, wszystkich rozwalę w takich brzydkich słowach i ja się tak próbowałam napompować jakby przed walką, że właśnie jestem kozakiem, wszystkich rozwalę i dziewczyna mnie udusiła. I to było tak niemiłe doświadczenie. To było jeszcze zanim robiłam psychologię, zanim jakby wykształciłam się na psychologa sportowego i sobie po prostu eksperymentowałam z tymi rzeczami na różny sposób. I to było dla mnie nieprzyjemne doświadczenie. Bo to chyba trzeba też wyważyć, żeby nie przesadzić. I może to trochę przesadziłaś, bo jest za bardzo napompowana. Wiesz co, to po prostu do mnie nie pasuje. Nie? Na tamtym etapie to nie pasowało. To też jest tak, że te rzeczy gdzieś tam mogą się zmieniać. Ja kiedyś bałabym się powiedzieć, że jestem najlepsza, czy jestem mistrzynią, no bo właśnie bałam się, co powiedzą inni, kiedy nie, nie będę mistrzynią. I zdarzało się, że na przykład nie publikowałam nic przed wyjazdem na zawody, no bo właśnie nie chciałam, żeby ktoś się mnie zapytał, jeżeli przegram i w ten sposób na to patrzyłam. I
to podejście powoduje dużo więcej stresu, dużo więcej niepewności tak naprawdę, tego braku wiary w siebie, takiego, ja to nazywam taki mentalny chaos przed. Natomiast jeżeli wiem, że ciężko trenuję, wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam, wiem, że to mistrzostwo jest w moim zasięgu, w zupełnie innym nastawieniu, w innym stanie mentalnym jadę na zawody i powiem szczerze, ten stan jest zajebisty. Oczywiście beznadziejnie jest przegrywać, jakby to nigdy nie jest fajne, ale no ja potrafię wyciągać wnioski i tak naprawdę po przegranych zawsze robiłam ogromny progres, dużo większy niż wtedy, kiedy wygrywałam. Porażki motywują, jeśli ma się odpowiedni mindset, nie? No wiesz co, to wszystko zależy, bo są, no jeżeli gdzieś tam, ja już mam 32 lata teraz, no i... Prime. No to wiesz, zależy na co się, jakby, jaki sport też uprawiasz, nie? Bo w niektórych dyscyplinach spokojnie można sobie radzić, nie wiem, te wytrzymałościowe na przykład sporty, okazuje się, że tak naprawdę pik formy można zrobić dużo później, nie? Natomiast no, ja też więcej muszę poświęcić, jakby więcej muszę uwagi do tego, żeby się dobrze prowadzić, żeby się lepiej regenerować. No i jak sobie myślę, że teraz nie wystartowałam, bo właśnie tydzień przed tym ADCC doznałam kontuzji, chyba trochę po prostu przesadziłam z przygotowaniami i chciałam to zrobić no, po prostu za mocno, za dobrze. Naruszyłam więzadło krzyżowe, na szczęście naderwane, nie do operacji, więc no, już praktycznie jestem z powrotem. W walce czy na siłowni? Robiłam trening zapaśniczy z mistrzynią, bo chyba, nie wiem, czy Angelina jest mistrzynią świata, czy Europy, w zapasach. Także no, dziewczyna jest po prostu koniem, nie? I robiłyśmy sobie sparring, no chciałam się mocno przygotować też i gdzieś tam mi po prostu noga uciekła i... No i wiedziałam, że jest źle, nie? Więc no niestety pożegnałam się z tym ADCC. No i teraz jest pytanie, czy jakby to, że nie wystartowałam, no to dla mnie jest tak samo, jakbym przegrała, bo to tak naprawdę na to samo wychodzi. Kolejne zawody są za 2 lata, nie? Nie wychodzi na to samo, czemu? Nie rozumiem. No i jeżeli nastawiasz się na mistrzostwo, bo to są te zawody, na których ja się kwalifikuję, tylko jak je wygram. No to tak naprawdę to, że na nich nie wystartowałam, a szykowałam się 2 lata... No to no dla mnie to był taki duży cios, nie? Czyli bierzesz na swoją odpowiedzialność to, że doprowadziłaś do kontuzji. Pewnie, wiesz, to tutaj... Ja ale popełniłam... to nie do końca. To jest też trochę przypadek. Jest tam jakaś część przypadku. No właśnie to zależy, bo tak naprawdę oczywiście zdarzają się wypadki. Nie wiem, ktoś z partnerów na ciebie spadnie i coś się stanie. Natomiast w tym przypadku ja po prostu byłam przemęczona. Moja córka była chora, nie spałam prawie całą noc. Prowadziłam warsztaty właśnie dla zapaśników i potem robiłyśmy trening i ja po prostu byłam przemęczona, nie? Więc... Tak naprawdę, gdybym gdzieś tam rozsądnie do tego podeszła, tak jak często mówię moim podopiecznym. Po co idziesz robić trening? Zostań w domu. No i tylko mi zależało po prostu na tym, żeby bo to wiesz, no jeszcze masz takie nazwisko, takie umiejętności. Jakby po prostu bardzo chciałam z nią poćwiczyć. Nie? No głupio ci było odmówić treningu? Nawet nie, to ja jestem na tym etapie, że mi nie jest głupio, tylko po prostu bardzo chciałam. Bardzo chciałam, wiedziałam, że to też ma sens, no bo muszę te zapasy robić. Na jiu-jitsu się nie robi tak dużo zapasów, więc chciałam i jakby ja biorę za to odpowiedzialność. Wiem, że popełniłam tutaj kilka błędów. Jakby to oczywiście nie jest taka porażka, jakbym przegrała, ale samo to, że nie spełniam tego swojego marzenia w tym sezonie, chociaż wszystko postawiłam na to, no było bardzo trudne i miałam taki, zazwyczaj jak miałam kontuzję, to zaraz tam, nie wiem, no wzmacniałam górę, robiłam jakieś mentalne rzeczy i tak dalej, natomiast tu po prostu potrzebowałam przerwy, nie? Także teraz wracam. Nie wiem, czy bym tak szybko wracała, bo po prostu mam walkę, do której też gdzieś tam obiecałam, że wystąpię. Także, gdzie tak, planujesz wystąpić? W Anglii jest taka fajna organizacja, która właśnie wspiera kobiece brazylijskie jiu-jitsu. Cały event to są fighterki. Będę miała bardzo fajną walkę, także no już musiałam tak naprawdę wrócić. Co definiuje dla ciebie bardzo fajną walkę? To jest, powiedzmy, że na ten moment, w którym jestem teraz, myślę, że to jest taka walka, którą jestem gotowa się do niej przygotować, czyli że będzie wymagająca, to jest dziewczyna, która się cały czas rozwija, fajnie atakuje nogi, co też jest taką moją, no gdzieś tam uczę się tego, więc jestem ciekawa,
jak sobie poradzę w tej sytuacji, kiedy ktoś jest po prostu skupiony na tej dyscyplinie, jakby na tym, można powiedzieć, na tej, no bo w jiu-jitsu mamy różne style walki. Właśnie leglockerzy, czyli osoby, które dźwigniami na nogi walczą, to jest coś, z czym miałam trochę mniej do czynienia, więc dla mnie to jest tak naprawdę takie fajne wyzwanie, które też motywuje mnie do tego, żeby po prostu budować nowe umiejętności. Mhm. Oglądałem jedną twoją walkę i nie wiem, czy nie mam jakiegoś super doświadczenia z oglądaniem walk jiu-jitsu, ale miałem wrażenie, że ty jesteś trochę bardziej jak taki pająk, że u ciebie było dużo mniej takich pozycji, gdzie jesteś na przykład na kimś i próbujesz przesunąć się do pozycji i założyć komuś na przykład balachę, tylko bardzo dużo używałaś nóg i byłaś cały czas w takiej pozycji, tak, cały czas byłyście tak jakby kulką. W sensie tyłek do góry, to jest to, czy... Możliwe, ale bo też tak. Cały czas wkładałaś nogi między przeciwnika, co było ciekawe, bo to chyba nie każdy robi. Wiesz co, no, ja też widzę, że ten mój styl się zmienia. Lubię walczyć tak naprawdę, no to nauczyłam się każdej płaszczyzny. Ja jestem takim typem, że jakby wszystko chcę umieć, wszystko chcę robić dobrze. Po ciąży też miałam taki moment, w którym musiałam zmienić styl, bo właśnie przed zajściem w ciążę byłam bardziej, trener mówi, fizolska i właśnie mocno przechodziłam. Natomiast po ciąży no jakby zniknęło to, co miałam wcześniej wypracowane i musiałam się nauczyć bardziej technicznie, bardziej z dołu. Mówisz, że trochę fizycznie opadłaś. O ja, to było, no wiesz co, no masz brzuch, który jest rozciągnięty, jakby powrót. Ja wystartowałam na zawodach miesiąc po porodzie, co w ogóle jest jakimś... Co? miałam straszne parcie. Yes. No właśnie dlatego widzisz, no dla mnie ta przerwa tutaj jest taka, bo tak naprawdę przez całą ciążę też trenowałam. Nie zostawiamy tego tematu. Wytłumacz mi to. Kiedy zaszłam w ciążę, akurat dostałam powołanie na Mistrzostwa Świata w grapplingu i miałam takie poczucie, że tracę, że tracę ten sport. W tym czasie zrobiłam psychologię sportu, bo miałam czas i właśnie chciałam nad sobą popracować, więc wykorzystałam ten czas tak naprawdę. Oczywiście kiedy moja córka się urodziła, no to jakby wszystko się zmieniło w moim życiu, prawda? Ale nie wiem, nie przez pana noc, wstawałam o 6 rano, szłam na matę, wracałam, przez całą ciążę też trenowałam to, co się dało i jogę, i siłownię, oglądałam różne szkoleniówki. No i tam, nie wiem, czy 11 dni po, też wiedziałam, że muszę urodzić naturalnie. Mhm. To był, wiesz, mój cel i moim celem było urodzenie w najszybszym możliwym terminie. I tak było. Deadline sobie dajesz. Tak, to, wiesz, z tego się można śmiać, można uważać, że to jest przypadek, ale ja uważam, że umysł jest bardzo sterowny i tak naprawdę umysł steruje naszym ciałem. No ja sobie, tak jak sobie powiedziałam, że żeby wystartować na Mistrzostwach Świata, muszę wystartować na Mistrzostwach Polski, więc muszę urodzić tego dnia i wtedy urodziłam. Już nie chcę brzmieć jak jakiś, nie wiem co w sumie do czego to porównać, ale tak było. Ale to nie jest tak, że cały ten miesiąc to się w ogóle dochodzisz do siebie po tym porodzie? Przecież to ciało takie rozciągnięte, jak można sobie startować miesiąc później? Ja nigdy nie rodziłem, więc nie mam tego doświadczenia. No wiesz, ale... co, z tego co wiem, to jest dosyć wyjątkowe, ale kobiety bardzo szybko potrafią wrócić. Sportsmenki bardzo szybko się ogarniają i są z powrotem. Ja miałam wielką motywację. Myślę, że gdzieś tam, nie wiem, no ten pierwszy start to tak naprawdę dla mnie to był mega fun, nie? Dla mnie to było takie po prostu wow, mogę robić to, co kocham, to, co lubię. No, w ciąży jest się takim pingwinem, nie? I jakby nawet taka ruchomość w ciągu dnia jest trudna i mnie to jakby samo to mnie strasznie denerwowało. Ja nie lubię być taka przybita, leżąca. To było trudne, więc mam wrażenie jakby po prostu, no nie wiem, to, że już nie musiałam dźwigać tych 9 kilo, no to poczułam się po prostu jak taki, nie wiem, no pies wypuszczony z klatki, nie? Twoja przeciwniczka wiedziała, że miesiąc temu urodziłaś? Tak, tak. Tam, znaczy, wiesz, no ludzie do tego podchodzili na zasadzie stara, serio. Ale dla mnie to był, ten start to był taki, no po prostu, żeby pokazać, że jestem. No a potem już zaczęłam ciężko trenować i faktycznie musiałam zmienić no w ogóle całą strategię, nie? Pamiętam, jak wychodziłam na Mistrzostwach Świata i Włoszka na mnie spojrzała i do swojego trenera powiedziała, że ona w następnej walce wychodzi tam w jakimś kolorze kimona, nie? Bo to tam po drabince się idzie, że się wychodzi albo niebieski, albo czerwony. No i wiedziałam, że nikt mnie tam nie docenia, nie? Ze względu na to, że urodziłam, że mnie nie było. No i bardzo się cieszyłam, kiedy te zawody wygrałam.
I to też chyba fajnie, jak cię nie doceniają. To dużo lepiej smakuje zwycięstwo. Wiesz co, ja troszeczkę mam inną sytuację, bo mi tak naprawdę od samego początku bardzo dobrze szło, więc ja gdzieś tam te zawody, Mistrzostwa Polski, po prostu no, wygrywałam swoje kategorie. Prosiłam trenera, żeby mnie puszczał na wyższych pasach, błagałam go, żeby mi dał wyższy pas, właśnie dlatego, że chciałam, miałam takie poczucie, że muszę nadgonić, nie? Że nie trenowałam. To też jest taki aspekt, który jest bardzo ciekawy, że no, jako dziewczynka moja mama nie za bardzo chciała, żebym była sportowcem, nie? Myślę, że to się też teraz zmienia. Dużo moich podopiecznych, takich właśnie, nie wiem, które zaczynają trenować troszeczkę później, mówi o tym, że nie wiem, że no ja chciałam iść na AWF, ja chciałam gdzieś coś, ale rodzice mówili nie. Teraz to się zmienia. Teraz jest zupełnie inne podejście do kobiet w sporcie. Jest dużo wyjątkowych kobiet w sporcie. Nie wiem, Joanna Jędrzejczyk po prostu moim zdaniem zrobiła taki wstrząs, nie? Jeżeli chodzi o kobiety w sportach walki. Bardzo jej za to dziękuję. No jestem mega dumna, że mamy taką polską mistrzynię i to zdecydowanie zmienia gdzieś tam sytuację kobiet w sportach walki. Walka z Whaley to była po prostu rzeźnia. No tutaj jest, wiesz, no, wydaje mi się, że na pewnym momencie po prostu faktycznie widać było, że się już może chce zająć czymś innym. My oglądamy MMA, ale nie możemy zapominać o tym, że Aśka całe życie trenowała, całe życie się biła. Mega dużo wyrzeczeń, poświęceń. No, tak naprawdę niewiele kobiet, zawodniczek ma dzieci, nie? Tylko czekają z tym na później. No i to są takie wybory, przed którymi musimy stawać. No ciężka sytuacja, nie? Ja też bym chciała mieć drugie dziecko, a no wiem, że już po prostu na tym poziomie do sportu raczej nie wrócę, nie? Więc to jest takie trochę albo mam rodzinę większą, albo dalej trenuję i ciężkie, nie? No jakby okej, ale jest to taki aspekt, o którym no nie każdy myśli, kiedy zaczyna trenować. Zwłaszcza mężczyźni. No mężczyźni, to w ogóle wiesz, nie mają problemu, nie? Powiedziałaś, że wiedziałaś, że musisz urodzić naturalnie. Mogę cię pytać o takie rzeczy? Tak, pewnie. A to chodzi o to, że gdybyś miała cesarkę, to byś nie mogła szybko wrócić? Tak, to miałabym przecięte mięśnie i dużo trudniej byłoby wrócić. A ile się wraca, wiesz, ile się wraca po cesarce? Wiesz co, różnie, bo to wszystko zależy też od tego, jak przebiega poród. Nie mam. Gdzieś koło 3 miesięcy... Do, ale też nie jestem pewna. No wiem, że kobiety od razu wstają potem, ale bardzo muszę uważać na obciążenia. To jest po prostu niesamowita rzecz. Ja jak będę kiedyś w sali porodowej, to mdleję w pierwszej sekundzie i przetrzymam ten stan do samego końca. Wiesz co, nie, raczej musisz wspierać kobietę, która ma to zadanie do wykonania, bo wiele w życiu przeszłam, ale to było bardzo trudne, nie? No, dlatego mówię, że ja bym mdlał od razu, ale jak mówisz, że trzeba wspierać, to... Trzeba wspierać, trzeba tak. Wspierać. Trzeba wspierać. Fuck. O, to jest... Nie, to musi być niesamowite doświadczenie. No tak, faktycznie jest niesamowite. I niesamowite jest to, że każda przez to przechodzi gdzieś tam, no albo nie każda, ale powiedzmy, że kobiety to robią. To jest tak strasznie nieprzyjemne. Nie masz takiego zastrzyku adrenaliny, że w jakiś sposób jesteś w stanie sobie radzić z bólem, czy po prostu jest masakra? Wiesz co, to wszystko zależy też, bo są kobiety, które są tak zbudowane, że jest im łatwiej, są kobiety, którym jest trudniej też u sportsmenek. Często słyszę o tym, że być może na skutek takiego zaciśnięcia mięśni to gdzieś tam trochę trudniej idzie, ale to jest rzecz bardzo indywidualna, nie? Są takie osoby, które gdzieś tam mówią, że wiesz... Spoko poszło. A jest w tym jakaś część spirytualna? Jak ty czegoś takiego doświadczasz, czy raczej, czy to też pewnie zależy od charakteru? Ale znaczy, ja wiesz tym... co, no nowe życie, no to jest coś takiego, czego jakby ja nie kojarzę piękniejszego momentu w swoim życiu, nie? Ten moment, w którym położono mi Stefcie na brzuchu, wiesz, wow, nie? Wow, magia. Zwłaszcza po takich katargach. Tak. Czym cięższa praca, tym większa nagroda. Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. Cieszę się, że nie będę musiał nigdy rodzić, ale będę się starał. Nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku ten świat pójdzie, nie? Masz rację. Ja się często zastanawiam, jak to jest, jak ja szedłem na jiu-jitsu pierwszy raz, to nawet dla mnie to było takie trochę odrzucające, że będę się musiał kulać z jakimiś spoconymi typami. Teraz się zastanawiam, jak to wygląda z perspektywy kobiety. Jak pierwszy raz idzie na jiu-jitsu, nie odrzuca cię to? Wiesz co, miałam
najobleśniejsza sytuacja w moim życiu była taka, jak się kulałam z kimś, kto był bardzo mokry, było lato, był bardzo mokry i wtulił moją głowę w swoją koszulkę i nie miałam jak wziąć oddechu i wziąłam taki, jakby takie siorbnięcie jeszcze tego potu i to było strasznie obrzydliwe. A on wiedział o tym? No wiesz, to nie, jakby nie zwracamy chyba na to uwagi, bo powiedzmy, że w trakcie walki mam większe zagrożenie. Mi to nie przeszkadza. Ja ogólnie jestem taką laską, która no, nie wiem, mi takie rzeczy nie przeszkadzają. Nie jestem jakaś strasznie obrzydliwa, ale wiem, że niektóre dziewczyny mają z tym problem. Wiesz, to jest też bardzo ważne, żeby na sekcji zwracać uwagę na higienę, nie? Jeżeli ktoś przychodzi w rzeczach, które są nieświeże, no to jakby to powinno być przez kogoś korygowane, powinny być ustalane jakieś zasady, jakby wszyscy no, chcemy to robić w jakichś takich jak najbardziej przyjaznych warunkach. Nie wiem, no jakby ten pot jest dla mnie takim też wyznacznikiem tego, że wszyscy się męczymy, nie? Że w tym pocie i łzach rzeźbimy tą formę, więc chyba już się przyzwyczaiłam. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja też tak dla jasności, jak poszedłem na jiu-jitsu, w ogóle o tym nie myślałem, po prostu włączył się mi się taki tryb mordercy, nawet przez myśl mi to nie poszło. Dopiero po tym. Dopiero kiedy ciuchy poleżą w samochodzie, je wyjmujesz i czujesz ten aromat. Ale miałem też sytuację, że miałem w zębach włosa jakiegoś typa. No tak, to się zdarza. Na pewno to nie jest dla wszystkich. Nie? Jakby nie każda osoba coś takiego toleruje. Ja też zawsze o tym mówię, żeby wybierać sobie dyscyplin. Jest tyle tych dyscyplin teraz, jest naprawdę tak zajebiście dużo fajnych rzeczy do robienia, że nie, można się wspinać, można chodzić na jakieś tańce, nie wiadomo jakie, można nie wiem, gry zespołowe, jakieś różnego rodzaju, tenis, to jest tego tyle, naprawdę można wybrać sobie to, co się lubi. Jeżeli komuś nie odpowiada bliskość stopy czyjejś obok twarzy, czy to, że czasami ktoś przez przypadek usiądzie na twojej twarzy tyłkiem, no to zdecydowanie jiu-jitsu nie jest dla niego. Nie, ale wartość samego sportu jest chyba tak duża, że nawet te osoby, które mają z tym problem, to jakoś sobie z tym radzą. To jakoś samo przychodzi. Ja naprawdę się nad tym zastanawiałem i przez jakiś czas nie chodziłem przez to. Tak w sensie nie sądzę, żeby to był prawdziwy powód, ale jak sobie myślisz o czymś i tworzysz sobie jakieś wymówki w głowie, to pamiętam, że to była dla mnie jedna wymówka, że w sumie to się nie chce obmacywać jakimiś spoconymi typami, ale to jest taka adrenalina i też wydaje mi się, że ja mam w sobie taki gen po prostu rywalizacji i ta rywalizacja po prostu przejmuje mu cały umysł i zapominam o wszystkim. Rywalizacja jest tak naprawdę jedną z ważniejszych motywacji, jeżeli chodzi o sportowców. Nie? No jeżeli ktoś lubi rywalizację, no to jest duża szansa, że w sporcie będzie się rozwijać, jeżeli tej rywalizacji się szuka. No bo jakby można być, wiesz, no mistrzem sekcji, nie? Ale jakby pytanie, kto jest na tej sekcji? Pytanie, jak bardzo szybko chcemy się rozwijać? To tak naprawdę rywalizacja przez całe życie popychała mnie do przodu, nie? Chciałam pocisnąć jakiegoś chłopaka, który był lepszy ode mnie. Siedziałam w domu, kminiłam, myślałam, przychodziłam. Jakby sensem tak naprawdę tych treningów było to, żeby z kimś wygrać, więc i okej, no to gdzieś tam też dużo stresu powodowało, ale to mnie bardzo pchało do przodu. I to jest największa zajawa moim zdaniem, pokonywać ludzi. Tak, chłopaków szczególnie. Muszę przyznać, że czerpię z tego dużą satysfakcję. A jak oni na to reagują? Wiesz co, no jakby to tak naprawdę w takim sporcie jest dosyć trudne, no bo jeżeli chodzi o wagę przede wszystkim, bo ja nie mam za dużo takich chłopaków, którzy ważą tyle co ja. Mam takie bardzo fajne doświadczenie, kiedy byłam jeszcze młodsza i przyjechał zawodnik, właśnie azjatyckie korzenie, był ze Stanów, jakby nie wiem jaka narodowość. Miał czarny pas i ważył dokładnie tyle co ja. I tak go sprałam. Byłam tak szczęśliwa, wiesz, bo on był jakimś z jakiegoś kozackiego klubu i tam, nie wiem, no chłopak, twój trener Max mówił, że jest bardzo dobry. Pozdrawiamy Maxa. Tak, chyba nawet skończył Max. Jakoś dźwignął na nogę, a ja go po prostu na Maxa pocisnęłam i byłam bardzo szczęśliwa, no bo to było takie jeden do jednego jakby warunki fizyczne, nie? I ja jakby wiem, kiedy na przykład nie powinnam ćwiczyć z chłopakami, bo mogę się narazić na kontuzję i to jest szczególnie w takich okresach przed samymi zawodami, bo staram się z nimi walczyć mocno, gdzieś nie wiem, no do 70 kilo jestem w stanie normalnie walczyć, oczywiście no to też dużo zależy od tego, z kim ćwiczę, nie? Bo jak ktoś jakby
no idzie na maksa, no to nieraz też może zrobić po prostu dziewczynie krzywdę, nie? Jeżeli nie ma tego wyczucia. Ale ja akurat lubię się mocno bić i bardzo mocno walczymy z chłopakami, tymi, którzy są w tej, powiedzmy, lżejszej, w lżejszej części. Mhm. Wiesz co, no raz wygrywam, raz przegrywam. To jest zawsze gdzieś tam no jednak wymagające. Jak się facet rozkojarzy, to, to ja wtedy wjeżdżam na maksa. Ale no jakby nie, wiesz, nie ma reguły, nie? Nie ma tak, że ja zawsze tam wszystkich biję, nie? No mam jakieś tam cele, wiem na przykład co ktoś robi i zależy mi na tym, żeby wygrywać też z nimi na treningach, więc myślę, że to jest taki główny bodziec, nie? To jak mi to wyjdzie, to też zależy od dnia, od zmęczenia. No czasami jest tak, że po prostu ktoś wyssie ze mnie duszę i już nawet jakbym chciała, to nie mogę więcej zrobić, nie? Mhm. A ten gościu, ten Azjata, jak zareagował na to? Jak bardzo ty? Był pełen entuzjazmu. Był taki wow, what a power, wow. To dobre. Nie, tak. Bardzo był fajny, w ogóle spoko, tak się dużo się biliśmy, jak był. No dla mnie to było takie, bo nie wiem, najlżejszy chłopak na sekcji ważył około 60, tam 5-6 kilo. No i jest strasznym zakapiorem, w sensie on sobie też musiał radzić się z cięższymi chłopakami i nie jest przyjemnie z nim walczyć. Pozdrawiam Jerzyk. Nie było to przyjemne. No i mimo wszystko był cięższy i gdzieś tam, jak tutaj poczułam, no tą różnicę nawet tych tam, nie wiem, ilu, 6-7 kilo, no to w ogóle, no kosmos, naprawdę super, super walki. Mhm. Masz tak, że czasami ci jacyś faceci chcą oszczędzać, chociaż na twoim levelu to już chyba tak nie działa, nie? Wiesz co, jak się już znam z zawodnikami ze swojego klubu, no to jakby oni wiedzą, jak robimy. Ja też są zawodnicy, na przykład, z którymi w ogóle nie robię, bo wiem, że nie wiem, że nie mają wyczucia, czy są za ciężcy, czy to, co robią, na przykład może, nie wiem, zrobić mi w jakiś sposób krzywdę. Natomiast ja sobie zawsze ustawiam zawodników, nie? Jakby bardzo kreuję swój trening i prowadzę go w taki bardzo świadomy sposób. Jak się szykuję do zawodów, to sobie ustawiam zawodników, tak jak miała na turnieju, jakby pod kątem, nie wiem, no na przykład ciężkości walki, czy najcięższych sobie daję na koniec, tak jak jest, nie wiem, no w finale. Mhm. I nie lubię, jak ktoś się ze mną cacka. Jakby ja od razu gdzieś tam wtedy mocno atakuję, staram się jakby samą walką to wymusić, ale też rozmawiam z facetami. No i dla nich to też jest trudne zadanie, no bo ja się chcę bić na maksa, nie wiem, jest jakaś dziewczyna, która nie chce się bić na maksa, więc no oni też tak naprawdę mają ciężko, nie? Bo to jest kwestia tego, żeby być świadomym i jakby żebyśmy się wszyscy mogli trenując razem się rozwijać, nie? Więc... Jak ja ostatnio trenowałem z dziewczyną, to pamiętam, że doszedłem do takiej pozycji, gdzie mogłem ją udusić rear naked choke'em i nie zrobiłem tego, bo mi było jej szkoda. No wiesz co, właśnie ja tego nie... Jakby oszczędzanie dziewczyn nie daje im nic pozytywnego, w sensie takim, że wiesz, że moim zdaniem powinieneś iść do techniki, ale jeżeli nie robisz jej siłą i nie wiem, no nie ma najgorsze... Czyli delikatnie. Tak, delikatnie, ale żeby ona wiedziała, że w tym miejscu czai się niebezpieczeństwo, no bo tak to wiesz, no nie wiem, na zawodach będzie w pozycji i nie ma wyćwiczonego tego, że tutaj ktoś może mnie zaatakować, a przecież ja się dzięki temu uczę, że ktoś mnie skończy, ja już nie chcę być więcej skończona, nie? Mhm. Najgorsze, co faceci mogą robić z dziewczynami, to jest kolano na brzuch. I wiesz, full power, nie? To jakby to jest, no to tak się wydarłam kiedyś na jednego zawodu. Akurat jeszcze miałam gorszy dzień. Byłam przed okresem i gość. Całą walkę kolano na brzuch, nie? No to jakby skończyłam walkę i powiedziałam mu, że no wiesz, taka walka nie ma sensu. Ty sobie mnie sfizoliłeś i trzymałeś w ten sposób cały czas. Ja tak naprawdę no, nie mogłam się w ogóle ruszyć, nie? I spędziliśmy 6 minut leżąc, ty na mnie i ani tobie to nic nie dało, ani mi. I albo się ogarniesz, albo więcej nie robimy, nie? I następny sparing zajebisty. Także no, wiesz, no trzeba rozmawiać, nie? Wszyscy jesteśmy inni, mamy jakieś tam inne potrzeby, wymagania, ale to jest też ważne, żeby jeżeli trenujesz w klubie, to też ci zawodnicy, którzy z tobą trenują, budują twoją formę i umiejętności. Więc bardzo ważne jest to, żeby się umieć pod tym kątem dogadać, nie? Mhm. Ty robisz wagę przed zawodami też? Robię. Ostatnio pierwszy raz zbijałam więcej, do 55 kilo zeszłam. Czyli z ilu? W tej chwili dzisiaj ważyłam 60 kilo, ale jestem na roztrenowaniu. Mhm. Nie wiem, 58 to jest taka moja typowa waga. Właśnie jeżeli jest dzień wcześniej ważenie, to mogę zrobić 55. Jakby całkiem spoko to poszło. Ja też mam dietetyczkę, która mi pomaga, także też bardzo polecam. Paula Wardzińska,
dziewczyna najlepszego zawodnika jiu-jitsu w Polsce. Zna się naprawdę na rzeczy, także... Kto jest najlepszy w Polsce? Adam Wardziński. Adam Wardziński. Zdecydowanie to jest, myślę, że nie w Polsce, nie w Europie już, to jest top światowy, nie? Taki zawodnik. No i Paula z nim podróżuje po świecie, pomaga jemu, wszyscy tam ze środowiska ją znamy, także no, zna się na rzeczy i naprawdę bardzo fajnie. Mało tego, że układa dietę, no to nie wiem, sprawdza wyniki krwi, gdzieś jakieś mikro, jeżeli nie mamy niedobory jakichś mikroelementów, to też to ustawia dietę. Bardzo dobrze się czuję po tym, jak właśnie jestem na diecie, którą ona mi, nie diecie, tylko po prostu w sposobie odżywiania. O. Bo dieta to powiedzmy, że jest redukcja tej wagi. Nie? Natomiast jak się odżywiam tak według schematu jej, no to naprawdę super się czuję. Ty sobie testujesz krew często? Wiesz co, raz na rok, mniej więcej. Ja chcę właśnie zacząć to robić. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mieć jakiś taki ogląd tego, co się dzieje w twoim organizmie. No właśnie ostatnio miałam, jakby kiepsko się czułam, jakby tak całościowo wiedziałam, że, bo to zawsze jest kumulacja różnych rzeczy. Tutaj miałam dużo stresu, dużo pracy, ale przy okazji w badaniach krwi wyszło, że mam bardzo mało żelaza, no i zaczęłam suplementować i totalna zmiana, nie? No to zawsze jest tak, że robię, nie wiem, i trochę więcej sobie luzu daję, trochę więcej odpoczynku, plus te suplementy i naprawdę efekt był bardzo fajny. Mhm. Czy ja ci mogę zapytać o walki podczas okresu albo cięcie wagi podczas okresu? Wiesz co, to jest tak, tylko jak widzimy, że mamy zawody w kalendarzu, to przychodzimy do szatni i każda mówi, jest, mam okres, nie będę miała na zawodach, albo kurde, no. Więc jakby to jest upierdliwe, ale raczej chodzi o takie obawy, nie, że nie wiem, że coś może być widoczne na przykład, nie? Czy tego typu rzeczy mogą się wydarzyć niespodziewane. Ronda Rousey mówiła, że zawsze walczyła w czarnych spodenkach i górze. Mm-hmm. No, ja już jak walczę, to jakby o tym zupełnie nie myślę. Na pewno na treningach czuję się taka gdzieś tam, czuję to, że coś się dzieje. Mhm. Wiesz, ale to jest też tak, że jeżeli budujesz jakąś taką świadomość siebie, no to jest, jeżeli zaczynam się na przykład kłócić ze swoim chłopakiem, to zastanawiam się, czasem nie będę miała jutro, pojutrze. I jakby wiem, że to jest też hormonalnie uwarunkowane pewne rzeczy, które tutaj się dzieją. Jesteś drażliwa. Chce mi się czekoladę i właśnie gdzieś tam jest większa szansa, że się na coś wkurzę. Treningowo trochę gorzej się czuję, ale jakby totalnie nie przykładam do tego wagi. Nie mówię sobie o tym, że się gorzej czuję, bo mam okres, bo wiem, że mogę mieć zawody i mieć okres i będę musiała dać sobie wszystko. Więc jakby staram się nie brać tego pod uwagę treningowo, ale czyli to pozytywne, powiedzmy, myślenie, to programowanie siebie, ale faktycznie no, ja się czuję trochę gorzej. Ale to też jest różnie, nie? Kurde, wy musicie dużo więcej myśleć, o wielu więcej rzeczach myśleć niż faceci. Wiesz co, nie wiem, bo z drugiej strony no to na przykład taka hierarchia, która jest u facetów, jakaś taka hierarchia siły na przykład, nie? To jest coś, czy takie jakieś właśnie męskie walki o dominację, no to u kobiet to nie ma takiego charakteru i powiem szczerze, ja właśnie cieszę się, że niektórych rzeczy, które mężczyźni robią albo muszą robić, albo mają robić, nie wiem, też te emocje takie ukryte bardziej, nie, bo facet, bo coś powinien, nie wiem, nie płakać albo coś, to wydaje mi się, że wbrew pozorom, znaczy wiem, jak wygląda świat i tak naprawdę kobietom jest dużo trudniej, nie wiem, jeżeli chodzi o pensje i tak dalej, ale też no, mężczyźni też mają jakieś takie rzeczy, z którymi muszą sobie radzić i no nie chcę powiedzieć, że świat jest ciężki, wymagający. To by nie była pozytywna psychologia. Nie, no właśnie nie jest, no ale jakby każda płeć ma gdzieś tam jakieś swoje problemy, nie? Z którymi się mierzymy i wydaje mi się, że no idziemy w tym kierunku, żeby to jednak, żeby wszystkim było łatwiej, nie? Żeby i mężczyznom było łatwiej, żeby dawać właśnie tą przestrzeń na emocje, a kobietom dawać przestrzeń na władzę, nie? Bo to chyba głównie o to chodzi. Jak najbardziej się zgadzam. Jak swoją drogą wyglądają twoje relacje z kobietami? Jeśli masz taki charakter i mówiłaś, że chciałaś być właśnie taka męska, wygrywać walki, być agresywna, competitive, rywalizacyjna. Nie mówi się rywalizacyjna. Nastawiona na rywalizację. Nastawiona na rywalizację. No? Czy to ci jakoś koliduje z relacjami z kobietami, które nie do końca takie są? Wiesz co, ja uwielbiam kobiety, w sensie naprawdę dojrzałe kobiety, mądre kobiety są bardzo inspirujące, są bardzo wyjątkowe.
na sekcji mam, nie wiem, mam takiego farta, że mam super dziewczyny, mamy mega fajne relacje. Ja też właśnie staram się na nie, nie chcę im zrobić krzywdy na przykład, nie? To jest tak, że jak walczymy, jak się szykuję do zawodów, jak walczę bardzo mocno, no to mam gdzieś na uwadze, że to są moje przyjaciółki, moje dobre koleżanki i jakby muszę na nie uważać, nie? Więc to się, no, chyba takich problemów, no wiadomo, że wiem, że są dziewczyny, które mnie nie lubią, jakby okej. Ale chyba jakichś takich kos u nas na sekcji przynajmniej nie ma. Wiem, że gdzie indziej są, ale my naprawdę sobie fajnie to wypracowałyśmy. Jesteśmy dobrym teamem, wspieramy się jakby na czasami są jakieś konflikty na macie, ale to zostaje na macie i jakby zdajemy sobie sprawę, co trenujemy, więc nawet jeżeli któraś jest bardziej wrażliwa, któraś jest mniej wrażliwa, no to i tak potem sobie siedzimy, gadamy, śmiejemy się i rozkoszujemy swoim towarzystwem, śmiejemy się. Jak pięknie powiedziane. No wiesz, bo to jest, jak się sportsmenki spotykają, to też jest takie fajne, bo my idziemy i na przykład, nie wiem, napinamy bicepsy albo gadamy, który facet ile podnosi na klatę, nie? Jak, nie wiem, do klubu kiedyś gdzieś tam razem wyszłyśmy, to koleżanka szpagat na ścianie robiła jakieś, ty, wiesz, jakieś gimnastyki i tak dalej. Także no mamy jakiś tam nasz taki język i no jestem bardzo wdzięczna za to, że takie relacje na tej sekcji mam. Mhm. I to są głównie dziewczyny, które trenują sztuki walki. Tak, no to są moje dziewczyny z maty, z jiu-jitsu. Znamy się już bardzo wiele lat i jakby w fajnym kierunku to tak naprawdę idzie. Na początku może jakieś były spiny. Właśnie tak, wiesz, że ktoś tutaj kogoś poddał, że wszyscy patrzyli na dziewczyny, bo my byliśmy we trzy na samym początku, więc faceci nam się przyglądali i a ty ją pokonujesz, czy ona ciebie? I to jakieś straszne zainteresowanie wzbudzało, ale ja wiem, że z facetami też tak jest. Jak przychodzi nowy facet, to ja też patrzę, jak tam sobie radzi z innymi, więc jakby to nie jest tylko na kobiety, tylko nas po prostu było mniej, więc bardziej się wyróżniałyśmy, ale to też jest fajne, no bo wiesz, nie, ja od samego początku tak naprawdę miałam sponsora, nie, w jiu-jitsu, Pitbull mnie sponsorował. I jak to możliwe od samego początku? No jak zaczynałam trenować, to gdzieś tam, wiesz, się zaczepiłam i no, nie każdy facet ma taką możliwość, nie, żeby, no bo nie wyróżniają się aż tak, nie. A miałaś przez to jakieś problemy właśnie, że ktoś ci mówił, a kurwa, ona Pitbulla jest sponsorowany. Nie, bo ja już od samego początku, nie wiem, no jako biały pas pojechałam na Mistrzostwa Europy ADCC i zdobyłam srebrny medal, więc jakby to było tak, że no to były właśnie mniej obsadzone zawody, bo tak jak sobie gadaliśmy, no to jest tak, że masz raz na dwa lata takie, które kwalifikują na trialsy, a to były jakby, to były w międzyczasie takie powiedzmy sprawdzające Mistrzostwa Europy, więc to nie był ten najwyższy poziom, no ale ja wtedy trenowałam tam, nie wiem, ile, dwa lata, nie, półtora roku, nie, więc co ty gadasz? Biłam się z czarnym pasem, gdzieś tam przegrałam tylko jednym przejściem gardy, więc w ogóle byłam mega dumna z siebie wtedy i wiesz, ja uważam, że jakby zasługuję na wszystko to, co miałam, bo naprawdę ciężko pracuję i poświęcałam wszystko treningom. Ile razy w tygodniu trenowałaś wtedy? Wiesz co, jak zaczęłam trenować, to tak naprawdę to od razu zaczęłam zwiększać gdzieś na początku, bo to były zajęcia z WF-u, nie? To tam, nie wiem, no dwa razy w tygodniu, pierwsze tam, nie wiem, czy miesiąc, czy coś, a potem już więcej, już sekcja sportowa, już przeszłam cztery razy w tygodniu, pięć razy w tygodniu, no i teraz myślę, że tak, znaczy teraz no to wracam, więc ciężko powiedzieć, ale robię sześć treningów jiu-jitsu w tygodniu, w tym może też są jakieś tam zapasy, plus trzy dodatkowe jednostki na siłowni i właśnie jakaś stójka albo coś takiego. Fajnie jest, jak mam czas jeszcze na jogę, ale no jak wiesz, no jestem kobietą pracującą, także to jest taki okres przygotowawczy, nie? Jak są zawody, to ciężko trenuję, odstawiam inne rzeczy, inwestuję w swoich trenerów, więc po zawodach zawsze puste kieszenie. Nie, no, ale to mniej więcej tak wygląda, nie? Czyli w tym sporcie no jakby mam sponsora, który mi pomaga super teraz, Melior firma, taka nowa, mega fajny facet to założył, który jakby robi te ciuchy, sam trenuje jiu-jitsu i to jest pasja, nie? To nie jest coś, na czym on chce zarabiać pieniądze. No oczywiście też, no ale jakby główna rzecz to jest, żeby robić fajne ciuchy i bardzo fajnie, bardzo mi pomaga. Dzięki niemu też mogę zrealizować swoje największe marzenia, pojechać na zawody do Stanów, pojechać na jakiś camp, także to dobrze, super sprawa. W takim razie. Tak. No, wiesz, ja też się staram dawać, nie? No gdzieś tam mam jakąś tam medialność, jak na te sporty walki rozbujaną, jakieś fajne eventy. Jak się jeszcze raz nazywa marka? Melior. To po portugalsku najlepszy. Bardzo fajny. To jest tak ciuchy. Jak ten jeden z królów trzech?
Mel. On, jeden się z nich jakoś tak nazywał. No to po portugalsku, więc nie wiem, czy, czy to jest to nawiązanie. Prawdopodobnie to nie jest dobre skojarzenie. Nie jest skojarzenie chyba dobre. Ciekawe. Jak jesteś zawodniczką i poświęcasz na to mnóstwo czasu i teoretycznie nie możesz zarabiać za bardzo z tego pieniędzy, albo przynajmniej jakieś takie niewielkie kwoty, za które ciężko jest wyżyć. I jak u ciebie wyglądało zorientowanie się, że jesteś w takiej pozycji, no i oczywiście musiałaś coś zrobić z tym. Mhm. Czyli zacząć sobie szukać jakiejś pracy, kiedy coś takiego się wydarzyło i czy to było wtedy, kiedy poszłaś w psychologię? Wiesz co, to jest tak, że ogólnie uważam, że na etapie wieku tam, nie wiem, no do 20 paru lat ciężko jest wiedzieć, co się chce robić. Tak naprawdę uczymy się umiejętności, sprawdzamy, w czym się dobrze czujemy i ja chyba nie miałam wtedy jakiegoś takiego super pomysłu na życie. Pomagałam, znaczy pracowałam u mojej mamy na pół etatu w sklepie z biżuterią, dalej się zajmuję zresztą papierologią. Także to była praca, która mi pozwalała jednocześnie studiować psychologię i trenować. Na pewno dużo więcej czasu poświęcałam na treningi wtedy niż na studia. W sensie no, robiłam to, co musiałam, ale jakby treningi były takim numerem jeden. Mhm. Potem pojawił się pomysł na zrobienie kursu na trenera personalnego. Jakiś czas prowadziłam treningi i no to też tak naprawdę miało mi pomóc w jiu-jitsu, taka świadomość ciała i wtedy poznałam tak naprawdę swoich trenerów motorycznych pierwszych, z którymi zaczęłam pracować. Trochę tych treningów prowadziłam, jiu-jitsu trochę prowadziłam, jakieś zajęcia też dla kobiet. No i potem się pojawiła ta psychologia sportu, nie? Także to u mnie było takie bardzo naturalne i wszystko raczej wynikało z dopasowania życia pod sport. I jakby chyba dlatego tak skutecznie i dobrze sobie w tym radzę, bo to jest po prostu częścią mnie. To nie jest jakaś praca, która, nie wiem, no jest totalnie innym obszarem mojego życia. Mhm. Ale też chyba zajęło ci trochę czasu wymyślenia tego w takim... To samo się... Ja zaczynałam te studia psychologii, żeby sobie samej pomóc, nie? Przed startem, kiedy, no nie wiem, zamiast się rozgrzewać 20 razy musiałam iść do łazienki ze stresu. Więc jakby to był taki moment, w którym stwierdziłam, że okej, że zrobię to, ale nie sądziłam, że będę na tym zarabiać kasę, nie? To po prostu się pojawiło, no bo jakby nie ma takiego wykształcenia. My nie uczymy w szkole dzieci radzenia sobie ze stresem. Uczymy trygonometrii, która no szczerze mówiąc w moim życiu ani razu mi się nie przydała, nie? Używam jej jako przykładu właśnie jakby systemów edukacyjnych. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się uczyć, wiesz, to mega rozwija. To potem jest problem, jak kończymy studia i już nie mamy takich bodźców, żeby się uczyć, no to nasz mózg wtedy wszystko inne gorzej robi. W sporcie też nam gorzej idzie, jeżeli ten mózg nie pracuje. To jest ta sama głowa jakby i w biznesie, i w szkole, i wszędzie. Natomiast no, gdzieś tam te umiejętności, które można się tego nauczyć, można to wyćwiczyć, tego się nie uczy. Więc no, trzeba iść do specjalisty, nie? Żeby się nauczyć. Czyli u ciebie to wychodziło z chęci zapanowania nad stresem? Tak, myślę, że ta psychologia sportu to przede wszystkim chodziło o to, żeby zapanować nad stresem. I chyba słyszałem w jednym z podcastów, że miałaś problemy z zasypianiem przed zawodami. O Jezu. Tak, to było. Znaczy generalnie teraz, już jak sama się mogłam zdiagnozować, na pewno miałam problem z koncentracją na treningach. To była i ta koncentracja na treningach przekładała się na to, że ciężej mi się było skupić przed zawodami na tym, co mam zrobić. Więc jak zauważyłaś, że masz problem z koncentracją? Wiesz co, no zazwyczaj tego nie widzimy, nie? To w momencie, w którym ja komuś włączę uważność na to, żeby się zdiagnozował, jakby, że nie, no na przykład siedzisz sobie i powiem ci, to teraz patrz się na chmury przez minutę i powiedz mi, spróbuj się skupić na tych chmurach i powiedz mi, co ci przychodzi do głowy. No i tam się dzieją takie rzeczy, wiesz, nie wiem, piosenki, jakiś wyjazd nad morze, jakieś, nie wiem, co zrobiłem tydzień temu, a jakieś wspomnienie sprzed 10 lat, więc nasze umysły są nastawione jakby na to, że sobie po prostu robią, co chcą, nie? Że sobie przywołuje wspomnienia, coś sobie planujesz i jeżeli na treningu zaczynasz myśleć o tym, nie wiem, co będziesz jeść na obiad, albo na kolację, albo nie wiem, że czegoś nie zrobisz, to nie jest ten moment na te myśli, nie? Jakby trzeba się nauczyć, to jest
no wiesz, jednym to przychodzi łatwo, innym trudniej, to jest no, taka dosyć ciężka mentalna praca, bo jak wezmę 50 kilogramów, nie wiem, na ławce, no to wiem, że je wzięłam albo nie wzięłam. Natomiast mentalnie właśnie koncentrację jest dużo ciężej ocenić, ale w momencie, w którym zaczynasz chodzić na taki trening mentalny, no to wiesz, co zrobić, żeby wiedzieć i wiesz, co to znaczy, że jesteś skoncentrowany. Wiesz, prawdopodobnie byłabym w stanie ci zapytać się na przykład o taki stan, kiedy byłeś na maksa skoncentrowany, jak się wtedy czułeś, nie? Gdzieś sobie przypomnieć, jak to było i wtedy, no nie wiem, byłeś tylko skupiony na tym jednym celu, jakieś może inne pole widzenia, inna ostrość, nie? No i pytanie, czy tak jest na treningach? Jeżeli tak nie jest na treningach, no to przede wszystkim trening służy temu, żeby przygotować się do zawodu, więc ja na treningu uczę się mentalu, który mam mieć na zawodach. To nie jest tak, że wiesz, chcę mieć żelazny mental, więc są zawody, więc pach, to sobie włączam. Ja sobie idę na trening, wyobrażam sobie, że to są zawody, wyciszam się, nie wiem, nie rozmawiam właśnie, jeżeli mam taki okres przygotowawczy, to nie rozmawiam z koleżankami, gdzieś tam się trochę mogę być odbierana jako jakiś, nie wiem, burak albo coś, nie? Bo jestem po prostu skupiona na treningu, bo moim celem jest to, żeby przygotować się do zawodu, więc trzeba wiedzieć, co to znaczy być skoncentrowanym, a czasami ludzie interpretują taką gonitwę myśli, że to jest właśnie taka moja zadaniowość, więc ja jakby mój umysł jest okej, bo jestem zadaniowy, bo cały czas myślę o tym, co jest do zrobienia, ale tak naprawdę to znaczy, że ten umysł jakby nie jest skupiony tu i teraz na tym, co się dzieje, nie? Czyli to nie jest koncentracja. To też zależy, bo jak robię sobie kawę i myślę o tym, co mam zrobić, to wtedy uważam, że jestem skupiony właśnie na tym, na czym powinienem, ale jak jestem na jiu-jitsu, to... Dobra, to zobacz, to właśnie i to jest to, bo my mamy taki multitasking, czyli że jeżeli ty wykonujesz jedną czynność, a myślisz o innych, to nie jesteś skupiony na czynności, którą wykonujesz, nie? Czyli, że jakby to w niczym ci nie przeszkadza, jak sobie robisz kawę i myślisz o innych rzeczach. Natomiast jakby koncentracją by było na przykład to, że robisz kawę, skupiasz się na robieniu kawy, a potem siadasz i sobie planujesz jakieś rzeczy. To oczywiście nie jest w żaden sposób potrzebne nam, żeby tak było. O to mi chodzi. I jakby spoko, że jak jadę samochodem, to mogę sobie o czymś innym pomyśleć, nie muszę się tak w 100% skupiać, nie wiem, no, na zmianie biegów czy czymkolwiek innym. To jest jakby przystosowanie się do tego, co się dzieje, do tego, że mamy dużo bodźców, ale w sporcie, jeżeli jakikolwiek bodziec wytrąci mnie z tej koncentracji, no to już jest po mnie, nie? Szczególnie w takich dyscyplinach, w których jakby wszystko się może w ciągu sekundy zmienić, więc pytanie, co jest nam potrzebne, no bo nie wiem, jak biegniesz maraton, no to masz 3 godziny na przykład koncentracji, nie? To jest zupełnie co innego niż tam, nie wiem, 6-minutowa walka, więc w zależności od potrzeb jakby szykujemy się do tego, czego kto potrzebuje, jeżeli chodzi o czas tej koncentracji, ale przy tym, co mamy teraz, z tymi telefonami, powiadomienia, zegarki, najgorsze są te pikające zegarki, nie? No jakby z każdej czynności ten zegarek z powiadomieniem cię wytrąci i generalnie chyba jest trochę trudniej, jeżeli chodzi o tą koncentrację. Jeżeli ja muszę czytać książkę, żeby się czegoś nauczyć, no to raczej z tej książki mi nie wyskakują reklamy, powiadomienia, wiesz, wiadomości od kolegów, nie? Ale wtedy w mózgu ci wyskakują. Przynajmniej mi. No bo właśnie jesteśmy jakby nauczeni czego innego, nie? Jesteśmy nauczeni tego, że naraz się dzieje bardzo dużo. I większość osób w ten sposób pracuje, że jakby naraz musisz ogarniać bardzo wiele rzeczy i to działa w takim trybie, nie wiem, pracy, ale to jest też męczące, nie? Jeżeli umiesz się skupić na jednej rzeczy, bardzo ważne robienie przerw. Hubermana też słyszałam, że oglądasz, więc dużo lepiej się mocno skupić na jednej czynności, zrobić sobie przerwę, w tym czasie sobie gdzieś tam, nie wiem, wejść na tego fejsa, zrobić kawę i tak dalej i wrócić i znowu się skupić, bo to uczy ten umysł, żeby w momencie, w którym wchodzi w jakąś czynność, właśnie nie dać się rozpraszać, nie? Plus ta przerwa bardzo dużo pomaga nawet w takiej kreatywności. Ja robię sobie drzemki i te drzemki mi strasznie pomagają. I na przykład wczoraj miałem totalny zajazd i próbowałem się przygotować do tego podcastu. Słuchałem podcastów z tobą i pytania ze mnie nie wychodziły. Okay. Dzisiaj po przespaniu się wstałem sobie rano i po prostu zrobiłem to w chwilę. Mhm. Więc to jest... jakby umysł kompletnie też inaczej działa po przerwie. Widzisz, tylko że czasami sportowcy nie kojarzą tego, że ten umysł też odpowiada za to, czego się uczysz na treningu. Czyli, że jeżeli idziesz zmęczony, bez przerwy, żeby odreagować na przykład pracę na treningu, no to ten trening jest taki sam, jak to pisanie pytań, o czym mówiłeś, nie? Wczoraj. Więc tutaj jest bardzo często dużo rzeczy do zrobienia właśnie, żeby nauczyć się traktować trening jako coś, gdzie ten umysł musi działać w 100%, nie? I czasami wystarczy sobie wyznaczyć cel. I to już załatwia dużo spraw, nie? Bo niektórzy po prostu idą na trening, żeby zrobić trening, a niektórzy, którzy mają swoje małe cele, które gdzieś tam, nie wiem, no w każdej walce staram się na przykład dojść do jakiejś pozycji i to jest moim numerem jeden, okej, trener pokazywał jakąś technikę, ale ja też mam swoją technikę do wyćwiczenia, nie? Swoją, nie wiem, grę, swoją taktykę, to jakby zupełnie zmienia ten obraz koncentracji na treningu.
Co byś powiedziała, jak trenujesz sobie z innymi ludźmi? Co ciebie wyróżnia jako zawodniczkę pośród od ludzi, z którymi trenujesz, że tobie idzie na tyle dobrze, a innym ludziom nie do końca? Wiesz co, no na pewno mam łatwość w uczeniu się i właśnie zawsze miałam takie szerokie pole, czyli to nie było tylko jiu-jitsu, ale nie wiem, zapasy, trening motoryczny, ta psychologia, gdzieś odżywianie się. Staram się robić, jak coś robię, no to staram się mieć bardzo szeroki pogląd i wydaje mi się, że też jestem dosyć otwarta na naukę od innych osób i to nie musi być ktoś, kto jest, nie wiem, super, super lepszym zawodnikiem, tylko chętnie gdzieś, nie wiem, korzystam też, jak niższy pas coś ma mi do powiedzenia, to bardzo chętnie korzystam, oglądam innych. Byłam bardzo zainteresowana tym sportem i wydaje mi się, że to chyba była taka no, wielka pasja, nie? I to, że nie trenowałam jako dziecko, bo właśnie gdzieś tam, nie wiem, no chciałam, mój tata trenował kung fu, ja chciałam to robić, cokolwiek takiego ze sportami walki nie wiem, musiałam iść na medycynę według standardów rodzinnych. Wiesz, to w ogóle nie było dla mnie, nie? Więc to takie śmieszne, bo dalej się boję strzykawek, jak widzę gdzieś to. Ja też się boję strzykawek. Nie. No jakby bardzo czuję duży dyskomfort, jak mam mieć pobieranie krwi na przykład. Ja zemdlałam ostatnio. No to właśnie. Już dawno nie zemdlałam. Zdziwiłem się. Czekaj, bo mnie twoje mdlenie mnie wyprowadziło. Mówiłaś o twojej... Myślę, że można to skwintować, że masz po prostu ogromną ilość pasji do tego, co robisz i to cię jak w jakiś sposób tak prowadzi. I wiesz co, może też to jest na studiach, że właśnie taka świadomość tego, jak się uczyć, nie? Mi dosyć szybko wchodzą rzeczy, które oglądam, bo jakby staram się na różny sposób tego nauczyć i wiem, jak się uczyć. To tego mnie nauczyli na studiach psychologii. Był taki fajny przedmiot, pamięć i uczenie się. No i tam były na przykład metody na to, co zrobić, żeby lepiej zapamiętywać, żeby lepiej się uczyć. No i między innymi power nap to jest jedna z tych rzeczy, która pomaga ułożyć rzeczy w głowie. Nie? Po nauce. Tak, pewnie. Mhm. Co jeszcze mówili? To jest ciekawe. Ja mam problem z zapamiętywaniem. Wiesz co, bardzo często jest tak, że warto się uczyć takimi sieciami skojarzeń, czyli że jeżeli nie, to może powiedzmy, że na przykład jakiś język, nie? Trudno ci zapamiętać jakieś słowo. Ja sobie zawsze je na przykład rozbijam na części i kojarzę z czymś pierwszą część słowa z jakimś słowem, które jest dla mnie, nie wiem, oczywiste, już je zapamiętałam i potem po prostu wydobywam sobie, czyli nie mogę sobie przypomnieć słowa, ale sobie wydobywam. Albo mam jakieś skojarzenia takie związane z wizualizacją. I bardzo często jest tak, że jeżeli oglądałam na przykład jakieś szkoleniówki, no to szukałam takich ruchów, które ktoś wykonuje podobnie do mnie. Czyli miałam tą bazę, do której udawało mi się coś przykleić. Tak. A jeżeli czegoś nie potrafiłam, no to po prostu nic nie działa lepiej niż powtarzalność, nie? I po prostu powtarzalność. No i wtedy się uczysz czegoś, co jest na przykład dla ciebie trudne, nie? Ale właśnie dużo rzeczy było takich, że były doklejane, ale też chodziło na treningi w różne miejsca, różne obozy, różne osoby. Czyli nie tylko aligator? Nie, absolutnie nie. No ja gdzieś tam i też z Gorillo, o której rozmawialiśmy, to też tam byłam kilka razy na treningu z Jędrkiem, trenowałam na obozy, na Mocnych Chłopach zawsze. To taki bardzo fajny kamp też, gdzie dużo zawodników z całej Polski przyjeżdżało. Zawsze gdzieś tam się przepychałam, żeby sobie zaklepać walki z tymi osobami, z którymi jeszcze nie walczyłam. Także no, to chyba jest taka otwartość też z tym, no i nie wiem, no po prostu lubię się bić. To chyba jest to. Tak, lubisz rywalizację. Tak. A jak podchodzisz do przegrywania? Przeszkadza ci to w ogóle, że przegrywasz? Wiesz co, przepracowałam to na pewno, bo kiedyś... Nie mówię o zawodach, mówię o walkach na treningu. Na treningu? No to dalej tego nie lubię. Wiesz co, to zależy, bo ja mam też tak, że jakby uważam, że jakiś poziom, który sobą reprezentuję, zobowiązuje mnie do różnych rzeczy i mam taką cechę, wydaje mi się, że to po prostu gdzieś tam było moją cechą, czy to sobie wypracowałam, że w trakcie walki już nawet jeżeli miałam bardzo duży stres i problem z koncentracją wcześniej, czy jakieś emocje straszne, lęk i tak dalej, to już na walkę potrafiłam jakby dać siebie 100%, nie? Tego, co miałam. I ja od siebie też jakieś rzeczy oczekuję i
najbardziej wkurzająca rzecz to dać się złapać na coś, na co już się wcześniej dałam złapać, bo to jest dla mnie takie, no jakby, że akurat taki kolega z maty ma takiego jednego sweepa, jedno przetoczenie, które jest takie, że wydaje ci się, że nic z tego nie ma, a i tak cię przetoczy i przetacza wszystkich, cięższych, lepszych, gorszych, jakby wszystkich. No i jakby ja wiedziałam na przykład, że on to robi, za wszelką cenę starałam się nie dać gdzieś tam na to złapać i poleciałam. I to było dla mnie po prostu no, strasznie gdzieś tam takie trudne. No chociaż, wiesz, no, 30 kilo cięższych facetów też przetaczał, nie? No i miałam jedną walkę, kiedy mnie na to nie przetoczył, tylko przetoczył mnie na coś innego i dla mnie to był po prostu sukces, nie? Że nie dałam się złapać na to, co zawsze robił. Więc takie ja też właśnie tego typu drobne sukcesy budują też moją pewność siebie, nie? Ja nie muszę wygrać Mistrzostw Świata, żeby być pewna siebie, bo po prostu, no też mam te, planuję sobie te drobne sukcesy na treningach i ich doświadczam i się dobrze z tym czuję. No bo, wiesz, no może to mi pomaga, że już jestem tą mistrzynią Europy, więc gdzieś tam ta pewność siebie na pewno jest wyższa, ale to też zawodnikom bardzo często tłumaczę, żeby chociaż na przykład nie ma wyników, żeby budować trening tak, żeby doświadczać tych małych sukcesów, nie? Oglądałaś walkę Gamrota z tym Turksanem? Ostatnią? Mhm. Nie widziałam. Kurde. Chciałem cię zapytać. Bardzo robił ciekawą rzecz, której nigdy wcześniej nie widziałem. Gościu mu zachodził za plecy, a on jakby, miałem wrażenie, że nawet trochę czekał, aż mu zajdzie za plecy i się przetaczał. Okej, okay. Dobra, no to jest to o Jezu, jak to się, bugi, jak to się nazywa? No ale wiem, o co chodzi. To jest taka ucieczka z zapleców. Bardzo popularna teraz w takim właśnie modern jiu-jitsu, tego jest sporo. Też się tego uczyłam. Natomiast jeżeli chodzi o Gamrota, to ja go widziałam, jak trenował, nie? Jakby rozmawiałam z nim kilka razy gdzieś tam przyjeżdżał na treningi, byliśmy razem na obozach. To jest wyjątkowy atleta. Wyjątkowy jest po prostu... Wygrałaś z nim kiedyś? Nie, Gamrot, jak się kulaliśmy kiedyś, to taki właśnie, on był taki, jak taki kot i on tak nie wiedział, czy w ogóle może mnie dotknąć, czy mi krzywdy nie zrobi, nie? Więc to było, no, to było takie śmieszne, bo no, walczył akurat u nas z chłopakami z klubu, miał różne tam przeboje, w sensie bili się z nimi i wiesz, jakieś urwane głowy wyniósł chłopaka w powietrze, tam tego też, właśnie nie tak. Tak się, ja się tam właśnie tak kręciłam, tak z tymi nogami do góry, stałam na barkach. Co tu się dzieje, nie? Ale wiesz, jego podejście, nie? To gość, który, nie wiem, no, robił sparring jiu-jitsu, tam, nie wiem, godzinę, potem szedł na siłownię, wracał do domu, potem robił, no, wtedy w Ankosie jeszcze trenował, nie? Katorżnicze, mordercze treningi. Bardzo taki ukierunkowany i też widziałam, jak, wiesz, no ja go widziałam, jak się rozwijał w jiu-jitsu, nie? I to był bardzo szybki rozwój. Bardzo, bo on właśnie chciał tej dziś. Zaczynał z zapasów, nie? Tak, to on jest zapaśnikiem. Gdzieś tam, wiesz, no wszedł w to jiu-jitsu i dominował, no wszystkich dominował siłą, nie? Jakby siłą, zapasami. Było widać, że właśnie ma, no, chwyt ręka, głowa, który po prostu łamał szyję, nie? Ale tam nie było za dużo techniki. Także takie też były jedne śmieszne DC, kiedy ukraińscy zapaśnicy przyjechali i Gamrot z jednym walczył i go gdzieś tam jakoś dusił, nie? I potem po walce mówię, kurde, ale gdybym ja wiedział, że i nie udusił chłopa, no to takie wielkie, wielkie karczycho i w ogóle oni tacy byli zajarani potem tą swoją walką, nie, to też bo się strasznie bili, nie, i właśnie było jakieś tam duszenie, a Gamrot mówi, kurde, że ja nie wiedziałem, że to tak się dusi, jakbym wiedział, to bym go skończył. I jakby jego umiejętności techniczne nie były takie duże, ale szykował się do ADCC, jeździł na obozy i po prostu, wiesz, to było takie wow, nie? Z zawodów na zawody po prostu coraz wyższy ten poziom. Ja jestem wielką fanką. Ja też. Ogromną fanką, naprawdę. I jego podejścia i umiejętności. I się tak cieszę, że odszedł z KSW i poszedł do UFC, nie? I to właśnie Czemu? Też jest... No bo to jest poziom sportowy, nie? Jakby ten poziom w KSW był taki, że... No, Ja go tam, jakby nie cieszyłam się, że on tam jest. Fajnie, że wiesz, no nie wiem, że się rozwijał, że zarabiał kasę, czy jakie tam miał profity z tego, ale chciałam go widzieć wyżej i się tak cieszę, że on też chciał być wyżej, że właśnie można obserwować tą jego ścieżkę na top i bardzo trzymam za niego kciuki, naprawdę. No, mnie to tak jara, jak polscy sportowcy osiągają takie sukcesy. Naprawdę czuję taką, aż czuję teraz ciarki na plecach, jak o tym myślę, nie? I podobno Khabib po tej walce powiedział mu, że widzi go z Islamem w walce. No wiesz, ja gdzieś tam, ja zawsze wierzę, nie? W tych zawodników, których widzę, że jakby mają taki mental i ciężką pracą po prostu kują ten sukces. Bardzo wierzę i
No, zobaczymy, co będzie, nie? I jeszcze wczoraj słuchałem wywiadu, bo jedna rzecz, która mnie martwiła, jak po tej walce właśnie z tym gościem, którego nazwiska nie potrafię wymówić, Turkestan albo jakoś tak, a Arman się nazywał. Arman był chyba od niego trochę silniejszy. Mhm. I teraz właśnie słuchałem wywiadu i mówił, że teraz będzie stawiał na siłę, bo Islam też jest silniejszy. Mhm. Islam jest jeszcze większy niż ten Arman. Także mam nadzieję, że dobije trochę siły i będziemy mieli mistrza. No. 155. I właśnie widzisz, to jest też taka wyjątkowa rzecz, że jeżeli myślisz o pasie, myślisz o tym, że będziesz mistrzem, no to nie spoczywasz na laurach, nie? Kończysz walkę, mówisz, dobra, to wiem, co muszę dalej robić, nie? I to jest właśnie to takie, to mówienie o tym, że się będzie tym mistrzem. To tak naprawdę nie tylko chodzi o to, żeby gdzieś tam, no nie, właśnie te kwestie ego, czy pewności siebie, ale żeby też programować ten trening w taki sposób, nie? No, on też wspominał, że pracuje właśnie z psychologiem. Mhm. Czemu jeśli Błachowicz pracuje z psychologiem, a Gamrot pracuje z psychologiem, Asia Jędrzejczyk pewnie też pracowała z psychologiem, tego nie wiem. Nie mam takiej informacji, nie wiem. Ja też nie wiem. To czemu ludzie dalej podchodzą do tego tak sceptycznie, według ciebie? Wiesz co, ja szczerze mówiąc nie za bardzo się spotykam z tym, żeby ktoś podchodził sceptycznie. Może takie... A słyszałaś to, co mówiła Daria? Jak do niej podchodzili, jak przyjechała do Ale to bardziej chodzi o środowisko. Wiesz, no z Darią, znaczy ty wiesz też, Daria z tego, co mówiła, no to trenuje sporty walki, sójka, więc pewnie też zupełnie innym podejściem niż... Ja miałam kiedyś konfrontację z taką psycholog, która, no, jakby to powiedzieć, no była malutka, wiesz, gdzieś tam, no po prostu dla mnie nie była w żaden sposób związana ze sportem, nie? Taka troszeczkę przestraszona i kiedy ona mówiła, że ja coś mam zrobić w jakiś sposób, to do mnie to zupełnie nie trafiało, nie? Nie wiem, ja zupełnie nie mam z tym problemu, ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś mnie zlekceważył, czy powiedział, że to, co mówię, jest jakieś bez sensu. Ja też jestem dosyć otwarta na to, nie? Jeżeli ktoś ma jakieś swoje sposoby na siebie, na kreowanie siebie, to jakby ja w to idę, nie? Jakby tu staram się go uzbroić w jakieś narzędzia, ale może się spotkałam z takimi od osób, które no z takiej dużo starszej trenerskiej szkoły, gdzie jest taki kierunek, że no właśnie, że jeżeli, jak to powiedzieć, nie używając brzydkich słów. Możesz używać brzydkich słów. No po prostu, że wiesz, że nie ma miejsca na pizdowatość i wiesz, że to jest jakieś takie strasznie miękkie, nie iść do psychologa. Tylko, że no to jest bardzo stara szkoła i z tego się już totalnie wychodzi. Jakby to, wiesz, tutaj nie ma żadnej dyskusji. No trening mentalny jest jak trening na siłowni, no albo uczymy się gdzieś tam tą głowę ustawiać, albo okej, okay, niektórzy mają predyspozycje i to super wychodzi, ale nawet na podstawie Gamrota, nie? No jesteś gdzieś tam, nie wiem, idziesz do mistrzostwa, to jest jakaś motywacja, ale potem zostajesz mistrzem i się pojawia jakiś nowy obraz w twojej głowie, nie? Może się pojawić presja, nie? Mhm. Może się pojawić kontuzja, nie wiem, strach przed powrotem. Bardzo dużo jest tych rzeczy, także czy nawet takie ułożenia sobie życia osobistego, nie? Bo jeżeli ktoś trenuje i nie ma pieniędzy z tego, co robi, no to psycholog też pomaga sportowy, nie? Gdzieś tam jakieś planowanie, szukanie tych mocnych stron, co można zrobić, jak ogarnąć te sprawy. Psychologia jest bardzo szeroka i wiesz, i to po prostu pomaga. No, oczywiście każdy musi znaleźć specjalistę dla siebie. Są takie osoby, z którymi no, po prostu nie wiem, no, nie łapiesz flow, ale szczerze, no to ja czegoś takiego nigdy nie odczułam czegoś takiego, żeby ktoś dyskredytował pracę psychologa. Może też chodzi o moje sukcesy, nie? Że skoro ona jest mistrzynią, to... Myślę, że to może mieć duży wpływ. Może tak być. Czym się różni psychologia sportowa od bycia coachem? Bo mam wrażenie, że to jest dosyć podobne. Bo nie wiem, nie do końca czaję różnicę pomiędzy zwykłą psychologią, psychologią sportową i coachem. Wiesz co, ja, jeżeli chodzi o coaching, to miałam jakiś, nie wiem, jeden semestr zajęć w szkole, więc tutaj ci nie powiem, jak wygląda taka edukacja. Natomiast wydaje mi się, że jakby tam nie ma takiego głębszego wejścia w swoją własną psychę, w sensie, że nie trzeba zrobić terapii, żeby zostać coachem. Natomiast w przypadku na przykład psychoterapeuty, no to jest bardzo głęboki proces. Trzeba uzyskać taką bardzo szeroką wiedzę na temat, nie wiem, funkcjonowania mózgu, budowy, rozwoju i tak dalej. Nie wiem, jak jest w coachingu. Mi się coaching bardziej kojarzy z takim jakby pracą na powierzchni, nie?
pracą na zasobach, natomiast no, psychoterapeuta, psycholog, bo to też no, nie, są różne specjalizacje psychologii, bardziej no, to jest gdzieś tam na tych mechanizmach trochę bardziej jak lekarz. W tym sensie, nie? Psycholog sportowy no, nie ma ustawy na ten temat. To nie jest tak, że to w jakiś sposób jest określone, jak to ma wyglądać. Generalnie to jest osoba, która tak naprawdę no, to powinna skończyć psychologię, ale to nie jest w żaden sposób ustalone, nie? Więc czyli jest dużo psychologów, którzy nic nie skończyli pewnie? Wiesz co, no, nie wiem szczerze mówiąc, jak to wygląda. Ja się nie spotkałam z jakimiś oszustwami czy czymś. Jest coś takiego jeszcze jak trening mentalny, czy to są osoby, które się wyspecjalizowały w psychologii sportu i prowadzą zajęcia mentalne. I powiem ci szczerze, że z mojego doświadczenia dużo lepszym psychologiem sportowym, jakby tym trenerem mentalnym, będzie zawodnik, który zna dyscyplinę, niż ktoś, kto kończy szkołę i nie ma ze sportem nic wspólnego. I to jest też taki mój kierunek, żeby właśnie szkolić sportowców i oni będą prowadzić zajęcia mentalne. Jakby w takim no, mój chłopak się też tym zajmuje. Jest wicemistrzem świata w zapasach klasycznych akademickich. Nice. Tak, Iwan Nylipiuk, który dla polskiej reprezentacji już od wielu lat walczy. I on miał po prostu wybitne zdolności takie psychologiczne, nie? I jakby bardzo rozumiał, bardzo się tym interesował i no, z wieloma psychologami gdzieś tam miałam do czynienia i wiesz, no to jest nieporównywalne, nie? Jak masz doświadczenie, kiedy nie wiem, operacja, stoisz przed tą matą, masz wyjść, są światła, nie wiem, od tego zależy, czy dostaniesz stypendium, czy nie dostaniesz, czy zostaniesz w kadrze, czy nie zostaniesz. Przegrane, wygrane, jakby tych doświadczeń nie da się skopiować, nie? Tego się nie da wyczytać w podręczniku. To jest zupełnie inny level zrozumienia tego, co się dzieje, a właśnie tych psychologicznych rzeczy tak naprawdę, no to tego się można nauczyć, nie? Także no to jest taka różnica. No i też samo jakby wytrenowanie umysłu sportowca, jeżeli ktoś zapierdziela całe życie, no to jest inny mechanizm niż ktoś, kto tego nie robi, nie? Mhm. Myślę, że też w psychologii musi być mega ważne zaufanie. I ty jesteś w stanie zbudować takie zaufanie, biorąc pod uwagę twoje credentialsy, czego taka właśnie psycholog, jak mówiłaś o tej kobiecie, która była taka trochę wystraszona, nie jest w stanie zrobić. Bo ktoś jej nie zaufa po prostu, bo patrzy na nią i pomyśli, ona nic nie kuma z tego, co ja robię. No ona do mnie akurat coś niefortunnie powiedziała, że tam raz poszła na jakieś sporty walki, że coś ją zabolało, jała, nie? Więc to było takie... I tak naprawdę ja mogłam skorzystać, wtedy jeszcze byłam nieprzeszkolona, nie? Jakby tak, no teraz bym inaczej do tego podeszła. Mogłam skorzystać z jej wiedzy, ale pojawił się taki opór, że jakby czego ona nie zrobiła, nie powiedziała, to ja byłam nastawiona negatywnie, nie? Także no to było dosyć gdzieś tam na początku tak naprawdę gdzieś mojej sportowej kariery, ale często słyszę, jakby często to słyszę, nie? Że nie wiem, że chodzę, a to tak nie wiem, nie ma szacunku na przykład nie do kogoś. Też są oczywiście grupy, w których no, się bardzo ciężko pracuje, nie? Tutaj... To znaczy? No nie, ja nie pracowałam z zespołowymi sportami kobiet, ale tam, no, że jest potrzebne specyficzne podejście, nie? Że jak jest dużo kobiet, właśnie rywalizacja taka, to trenerzy czasami opowiadają, że jedna się obrazi, że jej powie, że ma ładną fryzurę, bo drugiej nie powiedział tak. I wiesz, jakieś... O to właśnie pytałem, jak się współpracuje z kobietami. Ja bardzo lubię współpracować z kobietami, jakby nie mam, wiesz, nie mam takiej sytuacji, ale też pewne dyscypliny na pewno wymagają jakichś tam specjalnych umiejętności. No nie każdy się do każdej dyscypliny nadaje. Nie? Ja mam taki, no jakby mam łatwy flow ze sportami walki, ale powiem ci, że ogromną zajawką są dla mnie takie dyscypliny wytrzymałościowe. Jak ktoś mi opowiada o tym, że przejechał 160 km z górami na rowerze, nie wiem, przewyższenie jakieś i tak dalej, to ja mam po prostu... Ja tak samo. Biegi po górach, kurde, o czwartej biegniesz cały dzień, ileś tam 100 km przebiec, nie? To jest po prostu, no, jako dla sportowca, to jest takie... Wow. I to jeszcze oni potrafią być 43 godziny, 47 godzin, jakieś takie chore, chore czasy. Ja nie rozumiem, jak ludzie mogą nie chcieć tego słuchać. To jest dla mnie ciekawe. Bo ja zapraszałem takich ludzi i mam jakichś gości, którzy słuchają moich podcastów takich bardziej biznesowych i oni mówią, no ale ostatnio zrobiłeś coś tam z jakimś biegaczem i się tego nie chciało słuchać. Ja myślę sobie, jak mogło ci się nie chcieć tego słuchać? Przecież to są dokładnie te same mechanizmy, które ty wykorzystujesz w biznesie, plus ten gościu robi to 48 godzin bez przerwy.
No właśnie, to jest taka otwartość też, nie? Dużo łatwiej jest się uczyć osobom, które są otwarte i chcą korzystać. Nie, no oczywiście, wiesz, no, mnie też jakieś rzeczy nie interesuje. Ja już jestem tak przesycona sportem, że, no, że mi ciężko się czasami zmusić do tego, żeby coś obejrzeć, nie? Czy jeżeli ktoś z moich zawodników startuje, to oczywiście oglądam i śledzę i przeżywam duże emocje, kiedy walczą albo kiedy rozgrywają mecze. Natomiast no, już tego sportu mam, już też muszę sobie odpoczywać, nie? I najbardziej lubię odpoczywać bez telewizora, bez internetu, więc no, też nie da się wszystkiego ogarniać, nie? Ale każdego biznesmena na pewno no, widać to, że jest taki trend, że sportowców się do tego biznesu bierze ze względu na ich umiejętności, właśnie takie mentalne, więc na pewno warto, nie? Mhm. Ja mam wrażenie, że z biegania bardzo dużo wyciągnąłem do swojej pracy. Właśnie głównie pod względem tego, żeby nie przestawać, bo bieganie głównie polega na tym, jak się nie chce biec, to cały czas po prostu biegniesz i starasz się nie przestać biec. I później w pracy można zrobić dokładnie to samo przy kompie, jak ci się nie chce. Zwłaszcza jak pracujesz zdalnie i nie musisz pracować, to jest wtedy trudne. Tak jest. Czyli domyślam się, że mówiłaś jak bez internetu, bez telewizora, czyli pewnie jakieś rzeczy medytacyjne, coś w tym stylu robisz? Wiesz co, ja tego strasznie nie lubiłam. To jest w ogóle też takie niesamowite, bo jest to jedno z głównych narzędzi w mojej pracy. Natomiast mi było to tak ciężko robić, że miałam do tego też negatywne nastawienie. Jeszcze kiedy, do jogi? Nie, joga spoko, ale właśnie medytacje na przykład, nie? I jakieś tam pierwsze szkolenia z medytacji miałam w ciąży, kiedy Stefa, wiesz, kopała mnie po nerkach, po wszystkim, ja leżałam i dostawałam szału, nie? Czujesz to tak rzeczywiście? Tak. To z nią było też tak, no, bardzo duży kontakt był, jak wbiłam palec w brzuch, to dostawałam z powrotem. także to no, jakby wrażenia z ciała wtedy były ciężkie. Ciężkie, też tak właśnie kojarzę te pierwsze, to kojarzę jak leżę na macie, na wiesz, cała sala i mi jest niewygodnie, chcę się ruszać, ale wiem, że będę przeszkadzać innym i taka głęboka frustracja w tym ciele, które się nie rusza, nie? I to było straszne i jakby to mi się kojarzyło z medytacją, ale przyszły takie zawody, na które pojechałam właśnie z córką. We Włoszech, gdzie się okazało, że wózek nie przechodzi przez żadne przejście w metrze. Na każdym przejściu trzeba było go rozmontowywać, składać. Ja miałam rzeczy do robienia wagi, jedzenie, jej rzeczy i wszystko. Prawie się spóźniłam na zawody. Nie dało się przenieść nad? Nie, bo tam były takie jakby takie, no na całość takie, takie metalowe barierki. W ogóle podejrzewam, że gdzieś była winda, ale też nie mogłam jej znaleźć, więc no, było strasznie ciężko. Frustracja robienia wagi, to też jest taki duży czynnik psychologiczny utrudniający. Do tego jeszcze jak weszłam na matę, to ktoś do mnie zagadał, że jakieś konsultacje psychologiczne, wiesz, już miałam dosłownie walczyć, nie? Też ja miałam walczyć, miałam problem z tym, żeby się ktoś moją córką zajął. Bardzo dużo takich rzeczy, które się nagromadziły i jakby ta medytacja po prostu przyszła. Siadłam przed matą, miałam chwilę taką, że zaraz wiedziałam, że wchodzę, nawet nie byłam dobrze rozgrzana i po prostu zaczęłam medytować. I jakby wszystko się wyczyściło, nie? Wszystko w mojej głowie się totalnie wyczyściło. I to był bardzo dobry start, nie? I jakby wtedy tak sobie pomyślałam, że to przez to przeciążenie ta głowa po prostu potrzebowała resetu, nie? I ona sama, jakby sama się wyciszyła. To było tak, że znałam mechanizm, wiedziałam, jak to ma działać i to po prostu wtedy zadziałało. Jak to dokładnie zrobiłaś? Po prostu usiadłam i skoncentrowałam się na oddechu, a dookoła się zrobiła cisza, nie? I w momencie, w którym się zrobiła ta cisza w mojej głowie, to poczułam taki, no to jest odpoczynek, nie? Jeżeli cały czas myślisz, cały czas przetwarzasz, masz cele, nie wiem, te myśli sobie gdzieś tam chodzą po głowie, no to mózg cały czas funkcjonuje, cały czas jest na obrotach i często jest tak, że jesteśmy zmęczeni po całym dniu, bo tam się cały czas coś po prostu mieli, nie? Natomiast to był taki, no to był taki reset. I weszłam mega skoncentrowana do walki, wygrałam tamte zawody i od tego momentu mam taki gdzieś tam taką rutynę, do której wracam, że na przykład jadąc metrem na trening robię sobie medytację w metrze, nie? Albo w jakimś tam momencie, kiedy tego potrzebuję. Jest mega fajny serial też na Netflixie, Headspace Medytacja, w którym no, jest kilka odcinków, one trwają po 15 minut, jest 7 minut wprowadzenia. To jest od sama Harrisa? Tak. No. I są bardzo fajne ćwiczenia też takie właśnie medytacyjne. I na przykład to sobie robię przed turniejem, nie? Czyli wiem, że lecę samolotem, wiem, że mam jakąś podróż, że właśnie, żeby sobie pomóc z zasypianiem. Ściągam odcinki na telefon, w samolocie sobie oglądam i jakby ten umysł przystosowuje do tego, co będzie. Na co dzień raczej nie medytuję, nie mam takiej rutyny, ale mój chłopak ma taką właśnie bardzo ciekawą medytację.
prezentację, w której przez tam jakąś minutę czy coś robi takie jakieś śmięki. Także on sobie to wyrobił. To rozluźnia. Ja teraz zacząłem chodzić na trening wypowiadania się i dykcji i gościu mi każe przez 15 minut to robić. Cały czas. Okay. I to rozluźnia ci tu wszystko. A, to on taką troszeczkę bardziej duchową, wydaje mi się, że gdzieś tam wersję medytacji. Czyli taką... Trochę coś takiego. To jest podzielone na jakieś tam trzy części. Ja obserwuję go i widzę pozytywne rezultaty. Teraz moja córka pojechała na wakacje do dziadków, także będę miała chwilę i wydaje mi się, że właśnie to jest ten moment, w którym będę chciała trochę bardziej zadbać o siebie, nie? Wykorzystać ten czas. Może właśnie razem z nim to będę robić. I powiedziałaś, że widzisz po nim pozytywne rezultaty, czyli tak. Co się z nim zmienia? Wiesz co, to jest taka chyba większe opanowanie, większy spokój. Ciężko to określić, nie? No bo jeżeli jest reset, jest taki moment odpoczynku, to wszystko przychodzi łatwiej. Nie? Albo nie wiem, no łatwiej jest się nie zdenerwować czymś, łatwiej jest się nie zamartwiać. To jest tak, jak Daria mówiła w tym poprzednim odcinku, że to jest taka, ja to tłumaczę zresztą tak swoim podopiecznym, że to jest taka gimnastyka dla umysłu, nie? Takie wyrównanie po prostu tego stanu. I wiesz, są badania naukowe, które mówią o tym, że to działa, więc ja głęboko wierzę w badania, które są dobrze przeprowadzone. Jeżeli mamy skany aktywności umysłowej i widać, że to działa, że są zmiany w ogóle w strukturze mózgu, no to coś w tym jest. I jeżeli dużo osób mówi, że coś w tym jest, no to myślę, że warto spróbować, nie? Ja dalej nie spróbowałem. Chociaż nie, czasami próbuję jakieś takie dziwne rzeczy, po prostu się uspokoić albo posiedzieć i o niczym nie myśleć, ale muszę w końcu do tego usiąść. Wiesz co, no łatwiej na pewno jest, bo właśnie to jest taki problem. Myślałam o tym, żeby jakiś taki produkt, powiedzmy, biznesowy zrobić bardziej dla siebie, żeby zrobić jakąś aplikację na przykład, nie? Taką psychologiczną. Tylko, że tak naprawdę mental wymaga takiego indywidualnego podejścia i dużo łatwiej pewnie by ci było, gdybyś usiadł z kimś, kto się tym zajmuje, pogadał sobie, powiedział mu, jakie masz, nie wiem, trudności i on by ci to po prostu w jakiś sposób ustawił, nie? Także... Tak, ale nie wszyscy pójdą do jakiegoś specjalisty, nie wszyscy mają tyle motywacji, a ty na przykład nagrywając taki podcast, jeśli miałabyś swoją aplikację, to byś powiedziała, słuchajcie, tu macie moją aplikację, tam jest 7 minut, robicie sobie medytację, okay. Czujecie się lepiej. Okej, ale wiesz, siedzę na zajęciach z kimś i ktoś mi mówi, nie no, dla mnie 7 minut to jest totalna masakra i nie zrobię tego, nie? Ja mówię, słuchaj, to chodź sobie zrobimy tam, nie wiem, minutę ćwiczenia, nie? I to jest coś, a ktoś mówi, ja medytuję tam od iluś i to jest zupełnie, albo nie, nie lubię męskiego głosu, nie lubię damskiego głosu, chcę z muzyką, nie z muzyką. I okej, można robić tak samo, jak się czyta poradniki i one gdzieś, wiesz, nie wiem, super działają, czy obejrzysz wykład kogoś, tylko że ten efekt jest na chwilę. I to dużo osób o tym mówi, że nie wiem, pójdę na czyjś wykład i to jest taka motywacja gdzieś tam, która działa na chwilę. A żeby to głębiej zadziałało i faktycznie coś z tym jakby zrobić, wypracować, no to potrzeba jednak trochę więcej, nie? Ja tak robię z podcastami, że tak jak mówisz, wykład działa tylko na chwilę, ale jak słuchasz podcastów codziennie albo chociaż na drugi dzień, to one ci się wgrywają tak, w pewnym tak, sensie tak, do głowy. To prawda, ale wiesz co, no, też jest tak chociażby Huberman, nie? Który taką bardzo fajną wiedzę przekazuje w tych swoich podcastach, że jeżeli faktycznie chce, no bo dużo z tych rzeczy, o których on mówi, no to ja gdzieś tam tego też uczę, nie? On podaje takie fajne przykłady, nie wiem, no dużo, dla mnie to jest dużo bardziej zrozumiałe, na przykład, że jeżeli mam czekoladę i biorę kawałek i natychmiast muszę wziąć kolejny, to jeżeli ja sobie myślę o tym, że to jest wystrzał neuroprzekaźników w mojej głowie, to dużo łatwiej mi to jest ogarnąć, niż kiedy to się dzieje po prostu automatycznie, nie? Więc jeżeli chcę wykorzystać jego wiedzę, to jednego podcastu słucham, nie wiem, 3-4 razy, nie? Z dużą uważnością. I wiesz, to pytanie, jak do tego podchodzimy, jeżeli traktujesz to, że to jest metoda naukowa i tego się uczy, okej? Ale no, przez to, że dużo osób ma taki stosunek do medytacji właśnie taki, nie wiem, że to jest trudne albo tego nie potrafię, no to jeżeli faktycznie chcemy to robić, no to warto po prostu znaleźć taką metodę, która nam to pozwoli robić. I szczerze, to każdej osobie, która chodzi po tym świecie, bym proponowała, żeby się tej medytacji jednak nauczyła, bo są różne sytuacje, w których przejmujemy się na zapas. A chociażby w tej sytuacji, jeżeli nie wiem, jeżeli sobie przeprowadzę taki dialog wewnętrzny, czy to, czym się stresuję, to czy mam na to wpływ? Jak mam, no to coś mogę zrobić, a jak nie mam, jeżeli to jest jakaś rzecz niezależna ode mnie, to frustrowanie się tym jedyne, co sprawi, to to, że będę się gorzej czuła. Więc jak nie mam na to wpływu,
no to skupię się na oddechu, wyciszę się i nagle to się rozmywa, nie? Nagle, nie wiem, stres znika, ta myśl znika. Myślę, że warto takie narzędzie mieć, nie? To bardzo zmienia jakość życia. Mhm. Ale ciężki trening chyba też trochę w ten sposób wpływa, co? Jak dasz tak, sobie taki pewnie porządny wycisk, to w gruncie rzeczy i tak nie możesz myśleć o tych wszystkich rzeczach, bo się musisz skupić. Wiesz, tylko problem jest taki, że często właśnie te rzeczy zabieramy ze sobą i one tak naprawdę nam psują trening. Ja mówię o takim sporcie już, jeżeli ktoś zawodowo trenuje, nie? I zwraca na to uwagę, bo używanie sportu jako takiej, no, psychoterapii powiedzmy, czy właśnie takie ulżenia sobie, przekierowanie uwagi, super. Tylko jeżeli już robisz to zawodowo, to musisz na to uważać, nie? Też pytanie, jaką dyscyplinę trenujesz, bo w jiu-jitsu przyjdziesz nieskoncentrowany na trening, gdzieś tam, wiesz, będziesz bujać w swoich problemach, pach, ktoś przeciągnie kimurę, ty nie zauważysz, nie wiem, wolniej, więc to zależy, czym się zajmujesz, nie? Jeżeli to są jakieś dyscypliny, gdzie jest duża prędkość, bardzo, bardzo nie polecam, nie? Jakby iść na takim, w jakimś, nie wiem, no, szale czy z emocjami na trening. Warto się wcześniej wyciszyć, no to jest też kwestia mojego bezpieczeństwa wtedy, nie? Tak, czyli trochę tak jak z tą kontuzją, o której mówiłaś, że poszłaś trochę przeciążona, bym to nazwał, i się stało. Tak. I dlatego też masz do siebie o te pretensje, chociażbym się nie spodziewał. No, znaczy wiesz, nie mam pretensji, akceptuję to się wydarzyło, jakby wiem, że muszę jeszcze bardziej o siebie zadbać i jeszcze bardziej szanować tą trójkę z przodu, jeżeli chodzi o wiek, nie? Mhm. No, domyślam się. Czym jesteśmy starsi, tym się wolniej wszystko goi. Czy ty robisz jakąś suplementację oprócz tego wszystkiego? Wiesz co, to ciekawe, bo zawsze jak mnie ktoś pyta o jedzenie, to odpowiadam, że dobrze jem, a właśnie nie jem dobrze teraz. I wtedy, kiedy odpowiadałam, to też ostatnio gdzieś tam sobie trochę z tym pofolgowałam. Ale wydaje mi się, że i tak moje złe jedzenie jest dużo lepsze niż średnie jedzenie innych ludzi, bo to jest też coś, co po prostu wyćwiczyłam. Ale to jest tylko wymówka. Nie, no właśnie, nie, no dzisiaj mam zjeść szpinak, nie? To tak jest. Żeby zjeść zielone warzywa, to bo dawno nie jadłam, ale ja też czuję potrzebę. To w ogóle, jak szłam do ciebie, to właśnie myślałam o tym, że gdzieś tam może poruszymy ten temat. Często do mnie przychodzą nastolatkowie na zajęcia, nie? I akurat to częściej dotyczy chłopaków, jakby nie chcę tutaj tak generalizować, ale ja mam takie doświadczenie, że przychodzi nastolatek, który, nie wiem, trenuje na wysokim poziomie, ale Coca-Cola, Tigery, jakieś wszystkie te takie kolorowe mikstury, McDonald's i tak dalej, nie? No i ja mu mówię, że wiesz, że to źle działa na ciebie, że to nie jest dobre paliwo. A tam, wiesz, tam są w ogóle takie składniki, które naprawdę mogą zaburzać, nie wiem, zaburzać koncentrację na przykład, nie, dużo cukru w takiej formie też nie jest tak naprawdę bardzo korzystne dla sportowca jeszcze powiedzmy, że ujdzie, no ale już dla dzieci, które nie trenują, no to jest masakra, takie dawki cukru. I jeżeli mi się uda przekonać kogoś, żeby odstawił to na, nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie, to dopiero kiedy odstawi, oczyści organizm i spróbuje potem znowu, bo gdzieś tam będzie miał ochotę, to czuje, jaki to jest syf. Nie? I jakby to tak działa, że jeżeli wchodzisz w takie dobre odżywianie, no to ja nie jem, wiesz, no nie zjem w McDonaldzie, po prostu tego nie robię, no nie, źle się czuję, boli mnie głowa, zresztą Jędrek Loska też mówi, że go boli głowa po McDonaldzie, więc... To ciekawe, tego jeszcze nie słyszałem. Totalnie w ogóle, to jest, nie wiem skąd to się bierze, ale no wiem, że to co ja jem, to i tak nie są jakieś takie, nie wiem, nie kupię tych kolorowych mikstur, nie jem chipsów, nie jem mlecznej czekolady, tylko lubię gorzką, więc te nawyki, które sobie zbudowałam, są i tak okej. Okay. Ciężko się ich pozbyć już teraz, co? No wiesz, nie chciałabym się chyba ich pozbywać, raczej się cieszę, że są. Też przez to, że chodziłam do dietetyka, że współpracuję z dietetykiem, no to wiem mniej więcej, jaki jest bilans kaloryczny, nie? Jeżeli zjem jakiś duży, nie wiem, coś dużego gdzieś w restauracji, no to mniej więcej wiem, że tam były węgle, nie wiem, czy był jakiś tłuszcz i sobie potem na kolację na przykład zjem tylko białko, szejka białkowego albo coś takiego. Ja się raczej nie suplementuję, no biorę gdzieś tam witaminę D, bram to żelazo. Przed treningami czasami beta-alaninę. Ale jakby nie przykładam tak dużej wagi do tego. Wiesz co, ja nie za bardzo chemię lubię, w sensie w jakiejkolwiek postaci. Jeżeli coś jest naturalne, to spoko, ale często na przykład bolał mnie brzuch po odżywkach, więc to kreatynę też tam co jakiś czas gdzieś włączałam, ale nie jestem jakaś taka uzależniona od tego. Ja trochę jestem, ale to nie to, że nie robię tego z własnej woli. To mi trener wszystko rozpisuje, co tam widziałeś. Czy wiesz, to zależy, wszystko zależy od tego, jakie są twoje cele, bo jeżeli bym, nie wiem, no, była w okresie hipertrofii mięśniowej, chciałabym się mocno obudować, no to na pewno bym jakieś tam suple stosowała, nie? Natomiast
Nie widzę takiej potrzeby na tym etapie. Dużo więcej mam korzyści, kiedy się wyśpię, niż kiedy biorę jakieś suplementy. Ale to gdzieś tam miałam taki okres, że bardzo w to poszłam. Teraz po prostu gdzieś też nie czułam takiej dużej, po kreatynie czuję różnicę, nie? Gdzieś tam jest ta pompa i spoko. Ja po beta-alaninie też czułem pompę. Mm-hmm. No beta-alanina jest okej. Okay. No, gdzieś różnie się, na przykład mój trener mówi, że ona nie działa, ja gdzieś tam jakieś czytałam badania, że działa. Generalnie lubię, nie? Jak chodzę na treningi gdzieś tam intensywniej, to beta-alaninę często też rzucam do treningu. Mhm. Zapytałem cię, bo był tutaj o mnie ostatnio Marek Fischer, którego pozdrawiam, i powiedział mi, że na życie w takim wysokim tempie jest dobry różeniec górski, mhm. że to troszeczkę pomaga organizmowi funkcjonować, jeśli ma podwyższony poziom stresu, kortyzolu, a tak właściwie jeśli nie ma podwyższonego stresu. Też brałam kiedyś. Natomiast ja to brałam właśnie na zasadzie, że ma mi pomóc na zawodach, na których się bardzo stresuję, żeby trochę wychillować. Natomiast no, jeżeli czegoś nie przerobi się mentalnie, no to różeniec nie pomoże, nie? Jakby mi to nie pomagało. Pytanie, w jakim jestem stanie wyjściowym, bo może drobne obniżenie, często placebo też działa, jakby te suplementy też mają jakiś tam wpływ na, ale nie spodziewajmy się spektakularnych efektów spokoju, no chyba, że się weźmie jakiś psychotrop, nie? No ale jakby tego nie chcemy, bo ty na zawodach i tak masz być skoncentrowany, masz być pobudzony i jeżeli sportowcy biorą leki na sen, na przykład przed startem, no to potem ciężko im się jest pobudzić, więc bardzo z tym ostrożnie, żadnych eksperymentów przed zawodami, bo to jest takie częste, takie powszechne, że się właśnie tak, no nawet ten mój trening z Angeliną, nie, no nawet to był eksperyment przed startem i to się zawsze dokończy. Znaczy nie zawsze, ale często to jakieś nowe rzeczy, gdzieś brzuch może boleć i tak dalej, wszystko testujemy wcześniej na treningach. Ja zacząłem brać ten różaniec, tak już. To jest trzeci podcast, który nagrywam i widzę, że jestem dużo bardziej sharp. Okej. Okay. No. W sensie takiej koncentracji? Tak, jak brałem 3 tapsy dziennie, to byłem wystrzelony i czułem już, że mi spina tutaj mięśnie, a teraz biorę 1 dziennie i jest rzeczywiście... A to ciekawe, bo ja go brałam właśnie jakby w takim sensie gdzieś tam takiego wyciszenia bardziej, nie? Regulacji w tym kierunku. To mi daje wyciszenie. Jak na przykład chodzę po domu, to słyszę, jak mi się stopy odklejają od tego, od podłogi. Czego normalnie nie słyszysz, nie zwracasz uwagi na takie rzeczy, ale nagle sobie idę tak... Okay. Więc w jakiś sposób mnie to uspokaja i też pozwala mi to być taki jakby bardziej tu i teraz podczas podcastu. Mm-hmm. Dużo lepiej też kontroluję to, czy odpowiadasz mi na pytanie, czy już odjechałaś. Z czym wcześniej miałem problem. Okay. Miałem problem, okay. Bo byłem, myślę, że za bardzo zestresowany. Mm-hmm. Ale widzisz, i to jest właśnie to jest zawsze kompleks, nie? Jakichś różnych rzeczy, które wpływają na coś. Bardzo rzadko mentalnie jest tak, że to jest jakaś jedna rzecz, nie? Bo z jednej strony uświadamiasz sobie coś, więc możesz nad tym pracować. Z drugiej strony obniżasz stres, więc to ci pozwala, to w ogóle obniżenie stresu to jest taka totalna podstawa, nie? Jak ktoś przychodzi, to zazwyczaj uczymy się właśnie tego obniżenia stresu. Też mówisz, że jakieś ćwiczenia oddechowe, może te podcasty też sprawiają, że więcej budujesz świadomości, więc wszystko razem tak, ale samo jedno, jakby sama tabletka raczej nie. No ja nie mówię, że to jest jakieś lekarstwo na wszystko, ale rzeczywiście zauważam jakąś różnicę i zobaczę też, czy to mi nie przejdzie, bo możliwe, że za tydzień już nie będę tego czuł. Mhm. Więc zobaczymy. I jak sobie poradziłaś z... Ja jeździłem kiedyś na rolkach wyczynowo i nie mogłem spać przed zawodami zawsze. Mhm. Miałem takie noce, że w ogóle nie zostałem przed zawodami. Jak sobie z tym poradziłaś? Tu głównie ta interpretacja stresu. Kiedy zaczęłam postrzegać to, tak siedziałam na zajęciach i właśnie ktoś tam, jeden z wykładowców powiedział, jeżeli będziecie postrzegać stres pozytywnie, to będzie na was dobrze działało, a jak nie, to nie. I powiedział, zostawił i ja tak... To, koniec, kropka. Dobra, ale to jak to? I znalazłam taki, jest mega fajny, to mój nauczyciel od angielskiego mi podesłał mega fajny podcast, nie podcast, tylko na TEDzie wystąpienie, jak zaprzyjaźnić się ze stresem. I pani, nie pamiętam jak ma na imię, psycholog właśnie zdrowia, która opowiada, tłumaczy w jaki sposób można postrzegać swoje reakcje fizjologiczne na stres. I to jest taki element, zawsze się śmieję, że wracamy do szkoły, do biologii, czyli w momencie, w którym bije ci szybciej serce, to co się dzieje w twoim ciele.
nie? I pytam sportowców. I zazwyczaj gdzieś tam sobie analizujemy, że okej, krąży ta krew szybciej, dochodzi do mięśni, wymiana gazowa, wymiana związków, mięśnie mogą pracować. Mamy więcej tlenu dzięki temu, że jest szybszy oddech. Mamy adrenalinę, wszystkie hormony, które powodują, że ciało jest lepiej przygotowane, nie jest bardziej pobudzone, jest, nie wiem, szybszy czas reakcji. Zawsze taki przykład daję, że jeżeli masz jakiś moment zagrożenia życia, nie wiem, ktoś w ciebie ma wjechać, może nawet nie być zagrożenie życia, nie wiem, piłka leci, nie? To masz ten wystrzał i podejmujesz natychmiastową reakcję. I my się stresu boimy, on nam daje tak dużo. W przypadku sportów walki, próg bólu. Nie, no walczysz, jest adrenalinka, nic nie czujesz, kończy się trening, jest, wiesz, au, nie? I pytanie, czy jakbyś był właśnie taki niepobudzony, no to jakby ten start wyglądał? Więc na początek uczymy się interpretować stres pozytywnie. To jest, to musi być i to ci daje ci przewagę. Dużo lepiej będziesz walczyć, jak będziesz pobudzony, niż jak tak, wiesz, z czystego relaksu gdzieś tam sobie miałbyś wyjść i miał się bić. Więc to jest taka podstawa i to działa. Wiesz, to takie osoby, które miały, tak jak ja, problemy z brzuchem, to plus dieta, czyli lekkostrawne posiłki, dobre jedzenie przed, ja najczęściej tutaj Pauli przepis, kasza jaglana z jakimiś owocami, nie wiem, tam mleko kokosowe sobie dawałam, czy trochę masła orzechowego, to jest taki mój, przed każdym startem ta sama rutyna, zawsze takie śniadanie, zawsze ze sobą zabieram płatki i mleko, bo może ich nie być gdzieś w hotelu, czy na wyjeździe, w żabce, czy cokolwiek, swój zestaw jedzeniowy mam, wiem, że mój żołądek jest taki, że się łatwo podrażnia, więc muszę mieć po prostu swoje jedzenie. Lekkostrawne jedzenie plus ogarnięcie stresu zazwyczaj daje to, że na przykład z tym brzuchem jest okej. Okay. Tak. Czyli to niespanie też wynikało z brzucha? Nie, niespanie ze stresu, ale właśnie tu jakby to ogarnięcie stresu i przede wszystkim decyzja o tym, kiedy jest moment na to, żeby się pobudzać. Czyli że jeżeli leżę w łóżku dzień wcześniej, to nie jest moment, w którym ja chcę aktywować swoje ciało do wysiłku, nie? Czyli że ja tak naprawdę wcześniej programuję zawodników i rozmawiamy sobie o tym, kiedy jest ten moment, żeby się pobudzić, kiedy jest ten moment, żeby się zestresować i jak się zaczynają stresować, to jest po prostu na zasadzie dialogu wewnętrznego, nie? Czyli okej, okay, to jeszcze nie dzisiaj, to dopiero jutro, dzisiaj mam odpocząć. I w momencie, w którym ty wydajesz swojej głowie polecenia, jakby takie stricte, jasne reguły, wiesz, że to nie jest dzisiaj, tylko jutro, do tego jeszcze masz ćwiczenia relaksacyjne, masz jakieś wizualizacje, masz plan na to wszystko, no to jakby ciało za tym podąża, nie? I dużo łatwiej. Ja też miałam ogromne problemy z zasypianiem. Jakby teraz jeden miałam taki start, że ciężko mi było zasnąć, ale to raczej chodziło o osobę, która była ze mną w pokoju i jakby no po prostu mi to utrudniało, nie? Natomiast w momencie, w którym ogarniasz stres, i masz plan na to wszystko gdzieś tam łatwiej się składa. A czy ten stres wpływał na ciebie jakoś negatywnie podczas startów? Bo ja mam wrażenie, że ja byłem taki spompowany wtedy, że ani jakoś mnie to, szczerze mówiąc, bardzo nie drażniło, że nie mogłem zasnąć. Po prostu sobie leżałem i kminiłem zawody. A później na zawodach miałem wrażenie, że dalej miałem w sobie tyle energii, że jakoś mnie to bardzo nie obciążało. Wiesz co, to znaczy dzięki temu, że się stresujesz, no to jakby masz ten wystrzał tego wszystkiego, nie? I dasz radę, no albo nie wiem, no gdzieś tam nie myślisz o tym, że jesteś zmęczony, jak już masz to robić. Ale tak naprawdę taki optymalny stan, no to jest jednak wypoczęcie, nie? Przed startem. I dlatego się schodzi z obciążeń przed startami, gdzieś tam w tym okresie bezpośredniego przygotowania jest mniej obciążeń, robi się intensywność, trening macie nie zajechać, tylko jakby pobudzać ten układ nerwowy i to właśnie służy temu, żeby ten mózg też jakby był świeży, nie? Więc jeżeli pierwsze, co bym ci powiedziała, to kiedy jest czas na to, żeby się zastanawiać nad startem? Na pewno nie wieczorem, bo to jakby wzmaga pobudzenie, czyli że jeżeli sobie zaplanujesz na przykład jakąś wizualizację startu jako ćwiczenie mentalne rano, zrobisz to, jakby już masz odhaczone, nie? Jak zaczynasz o tym myśleć, myślisz sobie, to nie jest ten moment, w którym chcę myśleć o starcie, teraz idę spać. Bo nie, na mnie by to nie ma szans, żeby to na mnie zadziałało. No bo właśnie to jest kwestia wyćwiczenia umysłu, nie? Ten mindfulness bardzo fajnie to pokazuje i nawet właśnie w tym headspace można sobie jakby to graficznie zobaczyć, że myśli są tam porównane do ruchu drogowego i ja sobie siedzę poza drogą, obserwuję ten ruch i to jest medytacja. Natomiast w momencie, w którym wsiadam do tych myśli i z nimi jadę, czyli właśnie analizuję te zawody i tak dalej, no to jakby te myśli mnie ponoszą. I my jesteśmy bardzo przywiązani do swoich myśli. Uważam, że to, co myślimy, to jest prawda na nasz temat, na różny temat. Natomiast mózg sobie bardzo często po prostu robi różne psikusy, nie? I robi po swojemu, tak jak, nie wiem, no jesteśmy w jakimś stanie emocjonalnym, jakieś myśli nam przychodzą do głowy, ale im więcej ćwiczysz, tym mniej jest samowoli,
a więcej takiego świadomego programowania. I no, to właśnie o to chodzi, nie? To nie, jakby w treningu mentalnym nie ma czegoś takiego, że ja taki jestem i tak bym miał, tylko jest okej, to tak jest gorzej, tak jest lepiej, co zrobić, żeby dojść do tego lepiej, nie? I tutaj metoda małych kroków. Często jest tak, że sama świadomość pomaga, ale często jest tak, że też trzeba jakimiś tam różnymi ćwiczeniami sobie do tego dojść. Hmm, ja mam wrażenie, ja to potrafię się doprowadzić tak, do takiego stanu nawet słuchaniem podcastu. Naprawdę. Jak przesłucham takiego porządnego podcastu, to ja później nie mogę spać, jestem taki nakręcony. Okay. I nie wydaje mi się, że, bo to nie jest tak, że ja nie próbuję oczywiście zasnąć, ja próbuję. Mówię sobie, nawet jest jeden ziomek, który mówi, że ma takie powiedzenie do siebie, że zrobiłeś wszystko dzisiaj, teraz jedyne zadanie, które masz, to zasnąć. Mm-hmm. Oczywiście sobie to mówię po 10 razy, ale to w żaden sposób na mnie nie działa. No to jest jeszcze na Netflixie też jest inny o śnie serial, właśnie taki zbliżony, to też jest Headspace, chyba sen. I jakby nie do końca działa to, że my się zmuszamy do snu. Raczej chodzi o to, żeby się zrelaksować, nie? Żeby właśnie wyciszyć się, a nie mówić sobie, że mam zasnąć, bo wtedy najczęściej pojawia się frustracja, że nie śpię. I jakby to jest cały czas w pobudzeniu, nie? I tam też bardzo fajny serial, też tłumaczy różne mechanizmy. Na przykład niektórzy mają tak, że w nowych miejscach nie mogą zasnąć. I też to tak jest, ja czegoś takiego nie mam, ale to też jest uwarunkowane jakby ewolucyjnie, nie? I to, że mózg czuwa w nowym miejscu, na wszelki wypadek. Jakby cię miał stwór za taką. No ja akurat jako mama, to każde inne miejsce niż mój dom, to było po prostu... Myślę, że mój pierwszy sukces właśnie na Mistrzostwach Świata polegał na tym, że jak pojechałam do Kazachstanu, moja córka została w domu z babciami, to się po prostu wyspałam przed zawodami. I dużo mam potwierdza tą tezę, nie? A w jakim najciekawszym miejscu byłaś na zawodach? No w Kazachstanie byłam ze 3 razy chyba, więc to już jest mało egzotyczne. Albo jakie cię najbardziej zaskoczyło? Na zawodach? Wiesz co, u nas jest tak, że jest dosyć duża powtarzalność miejsc. I na przykład, nie wiem, za każdym razem na Mistrzostwa Europy jeżdżę do Rzymu, w Lizbonie byłam wiele razy, w Serbii też kilka razy na zawodach, w Turku było dziwnie, w Finlandii, bo było no jakby ze słońcem, prawda? Gdzieś tam o godzinie 3 w nocy było jasno i jakieś takie troszeczkę inne pokolenie, bo to było, nie wiem, tam kilka lat temu i zupełnie inne pokolenie jakby młodzieży widziałam, jak takie zombie wychodziły właśnie gdzieś tam, bo byliśmy po zawodach, to wtedy tak zostałam uduszona gilotyną brutalnie, jak próbowałam się wcielać w Tysona w swojej głowie i właśnie wyszliśmy gdzieś tam, nie wiem, czy zawody się późno skończyły, czy gdzieś wyszliśmy wieczorem i czy to w ogóle było rano właśnie, że tak rano wstawaliśmy na zawody, a ludzie wychodzili z klubów, nie? I to było takie trochę, no tak trochę wyglądali jak zombie, to było dosyć... O tej godzinie wychodzisz z klubu, to jesteś jak ale zombie. Tam jeszcze było tak na maksa jasno, nie? To było takie... Ale to jakiś, nie wiem, po prostu obraz mi wskoczył, jak zapytałeś. Natomiast wiesz co, no jiu-jitsu jest piękne pod tym względem, że właśnie zwiedza się różne miejsca. Ja też wiele razy na Majorce byłam na kampach. Uwielbiam Majorkę. Naprawdę przepiękne miejsce. No nie jest jakieś, wiesz, no dużo osób tam było, więc to nie jest jakieś strasznie, strasznie egzotyczne. Nie pytam o rzeczy egzotyczne dla wszystkich, tylko dla ciebie. Lubię te miejsca, jakby lubię tą atmosferę związaną z jiu-jitsu. Myślę, że najfajniejszym miejscem na wyjazd dla każdej osoby, która trenuje, są Mistrzostwa Europy w Lizbonie, bo tam jest już na lotnisku są szyldy, że są zawody jiu-jitsu, witamy zawodników. Wiem, gdzie było najfajniej, pewnie w Abu Dhabi. To było trudne pytanie w takim razie. Nie, wiesz, bo nie mogłam sobie w ogóle wyjazdów przypomnieć, a faktycznie ten wyjazd był na maksa zajebisty. I to też była taka kreacja umysłowa, bo no właśnie są różne organizacje i był, nie wiem czy jest dalej, Polski Związek Jiu-Jitsu Neuaza i jakby tam dla mnie poziom był taki, że nie chciałam startować, ale gdzieś tam w międzyczasie te zawody się, no zwiększył się ten poziom właśnie. Różni zawodnicy z różnych krajów, mistrzowie świata też startowali w tej organizacji. No i usłyszałam, że jest wyjazd do Abu Dhabi, nie? I powiedziałam, że chcę jechać na te Mistrzostwa Świata do Abu Dhabi. No ale trenerzy kadrowi powiedzieli, że no Zośka, no wiesz, nie startowałaś na zawodach, jakby no nie możemy cię od tak wsadzić, nie? Mówię, trenerzy, nie no, wygram te Mistrzostwa Polski, weźmij mnie trener na te zawody. No wiesz, nie, bo tutaj startuje zawodniczka, coś, jakieś sukcesy miała, no, wygrała Mistrzostwa Polski i dziewczyna miała kontuzję kolana
i pojechałam na zawody, więc strasznie chciałam na nie pojechać. Trochę miałam wyrzuty sumienia, że może tak to jest przeze mnie, koleżanki z jiu-jitsu, no ale to, bo strasznie chciałam tam pojechać i to był cudowny wyjazd, naprawdę. Były mega fajne zawody, był super hotel, bo jiu-jitsu w Emiratach jest sportem narodowym. Dzieciaki uprawiają w szkole jiu-jitsu, Sheikh trenuje jiu-jitsu, sprowadza, Jędrek Loska też był właśnie, prowadził zajęcia w szkole jiu-jitsu tam jakiś czas temu. Więc no po prostu, wiesz, jak królowie, nie? Się tam czuliśmy, mieliśmy mega fajny hotel. Ja miałam bardzo szybko zawody, bo przyjechaliśmy tam, nie wiem, chyba w poniedziałek. Ja miałam w środę, reszta zawodników, mężczyźni mieli tam, nie wiem, w sobotę na przykład czy coś. Było przepyszne jedzenie, wycieczki, safari po pustyni. No było naprawdę przepięknie, nie? Także to był taki, no to był mega fajny wyjazd. To ta pustynia, safari, zachód słońca na pustyni, wow. To jest coś, co wspominam tak naprawdę, naprawdę ekstra. No, ja też bym sobie chciał pojeździć po tych pustyniach w Dubaju. No, jeszcze dostaliśmy bilety do Warner Brosa, taki jest świat kolejek i też było fajnie. Myślałam, że to są kolejki dla dzieci. Strasznie boję takich prędkości. No. A byłaś na tym takim wielkim... To było Ferrari World i tam poszła druga część kadry. My poszliśmy właśnie do tego Warner Brosa jakoś tak, ale też były no, przekozackie. Były jakieś kino 6D, kolejki Jokera w Sin City. Najgorsza była kolejka Toma i Jerry'ego. Nie wiem czemu tak zrobili. Czy jakaś Strusia Pędzi Wiatra, Flintstonów, naprawdę no czad. Nie? Ale że się jeździło. Tak, część, jeździło się. No różne tam były, wiesz, kręcenia, szybkości, spadki swobodne. No to kino było niesamowite, bo faktycznie gdzieś wynosiło cię na takiej wysokiej zapadni w górę i jakby ekran był pochylony i był taki, no wiatr wiał i tak dalej i dosłownie jakbyś spadał, nie? W paszczę smoka na przykład, który był tak zajebiście zrobiony cyfrowo, także no wydaje mi się, że w e-sporcie tego jest więcej. Okay. Nie, no to tak mi się kojarzy właśnie z Mistrzostwami Świata w e-sporcie, a no tu dla mnie to było takie wow, nie? Wow. Brzmi kozacko. Ja jedyne takie doświadczenie mam ostatnio, byłem na Top Gunie w 4D, coś tam i byłem na tych siedzeniach, które się trzęsły dokładnie tak. Nie jak samolot, tylko tak. Masakra była. Nie polecam, jakby ja też mi się, też byłam raz i to. I jeszcze woda w twarz i jakieś takie mało fajne doświadczenie. No. Jedyne, co było spoko, to że wiadro wiało, bo było akurat gorąco. Dobra, zaczęli już wiercić, bo jest po 15. Możemy kończyć? Pewnie. Bardzo ci dziękuję. Super mi się z tobą rozmawiało. Dziękuję bardzo. Na razie, ludzie. Do zobaczenia. Jeszcze nie. Gdzie cię można znaleźć w internecie? Zofia.szawernowska na Facebooku. A, zaraz, dobra. Maila już chciałam podać. No, Zofia Szawernowska na fejsie. Zofia Szawernowska Sport i Psychologia to jest chyba moja stronka i Zofia Psycholog Sportu na Instagramie. Tak jest. Tak jest. Właśnie patrzę na twojego Instagrama. Zofia Psycholog Sportowy. Super. Dzięki.